wszystkim widzów Redum 45, czyli zmiany, zmiany, jeszcze raz zmiany, czyli to, co się wydarzyło na przestrzeni, myślę, że ostatnich tygodni. Nie rozmawialiśmy o tych porażkach, nie rozmawialiśmy ostatnio o tych zmianach i z prezesem, i z dzisiejszym ogłoszeniem nowego zarządu i tak dalej, i tak dalej. Tego było dosyć dużo. Nie udało się na dzisiaj zaprosić kogoś zamieszanego w to wszystko. Bo z racji tego, że wszystko jest świeże, więc na pewno osoba powiązana z klubem, czy to właściciel, czy być może nowy prezes, pojawią się w Red Roomie w najbliższym czasie. Myślę, że do tego doprowadzimy, a tymczasem, tak jak powiedziałem, widzę Red Room 45. Prosimy Was oczywiście o zabieranie głosu i o udostępnienie podcastu, żeby było nas jak najwięcej i żebyśmy mogli porozmawiać w swoim gronie. Także zaczynamy. Ile to będzie trwało, to się okaże. Mam nadzieję, że będą też kibice dzisiaj aktywni bardziej niż normalnie. Także co, myślę, że zaczniemy chyba może najpierw... od czego by to zacząć? To Zabrze chyba, myślę, co? Zabrze, Radom, te dwa spotkania może tak na szybko, bo najwięcej pewnie będziemy rozmawiać o tym, co się wydarzyło z prezesem, z nowym prezesem, z właścicielem i z tym wszystkim, co wydarzyło się na przestrzeni ostatniego tam powiedzmy tygodnia, ale no warto też pogadać o tym, co, jak sportowo to wygląda i czy miało to wpływ na to, jak to się potoczyło dalej, czyli właśnie odejścia, pojawienia się starych, nowych osób, że tak powiem. No, można by było powiedzieć, że jaki jest koń każdy widzi, więc jeżeli chodzi o względy sportowe, to no tak myślę, tu wielokrotnie już powtarzaliśmy od meczu z Legią, systematycznie w każdym następnym meczu zapominaliśmy, mogę tak to nazwać kolokwialnie, jak się gra w piłkę. No, wyglądamy słabo, szczerze mówiąc nie chcę mi się nawet roztrząsać tych meczów za mocno, bo pewno każdy z nas dokładnie widział. Ten niedzielny mecz z Radomiakiem to było takie apogeum żenady, które zafundowała nam drużyna w tej rundzie. Myślę, że to zdecydowanie był chyba najsłabszy mecz Widzewa w tej rundzie wiosennej. Bardzo słabej rundzie, trzeba przyznać. Wygraliśmy tylko dwa spotkania, które dały nam utrzymanie, paradoksalnie. Tylko dlatego, że mieliśmy fenomenalną jesień. Później wiadomo, jak potoczyły się sprawy w naszym klubie. Tomasz Stamirowski zdecydował, większościowy udziałowiec, o zmianie prezesa naszego klubu. Ale to nie, to na razie przy tym może nie wchodźmy na ten temat. Trzymajmy ten sport, bo jak będziemy przeskakiwać od razu na dzisiejsze wydarzenia, a tu chronologicznie wydarzyły się też inne rzeczy. Także ja dopowiem co do tego sportu, że do postawy sportowej, że zastanawiam się, bo chodzą takie głosy, że gdzieś tam szatnia być może jest podzielona. No widzę, od dłuższego czasu nie wyglądał dobrze. I znaczy od dłuższego tak naprawdę, od momentu kiedy, tak jak wspomniałeś, ten ostatni wyjazd na Legię, to był taki ostatni dobry zryw naszej drużyny z jakimiś tam małymi przebłyskami. Pojawiały się też informacje, że gdzieś tam być może ten trener nie dojedzie do końca sezonu, być może dojedzie i tak dalej. No wiadomości było bardzo dużo, ale czy ty uważasz, że gdzieś istnieje taki faktor, że być może ta drużyna już w momencie, kiedy, jeżeli choćby jakikolwiek procent jest szans na to, że gdzieś ta szatnia faktycznie jest podzielona, to czy myślisz, czy wy myślicie, że jest taka opcja, że ten zespół zagrał przeciwko jakby trenerowi albo przeciwko sobie też pokrótce, no bo ten Radom, szczerze mówiąc, nie wygląda jak taki mecz. Wyglądaliśmy jak zbite psy, nie wyglądało to na zespół kompletnie podpisany przez trenera Niedźwiedzia, wręcz bym powiedział, że wyglądaliśmy jak zlepek zawodników dopiero co poznanych. I no, aż nie chce mi się wierzyć, że nie ma tam jakiegoś głębszego problemu poza po prostu zjazdem piłkarskim i braku transferów, a co za tym idzie, dalszej budowy zimą. Czy wiesz, ja myślę, że generalnie jest tak, że porażki
nakręcają taką negatywną spiralę. Głowy to odgrywają tutaj bardzo istotną rolę w moim rozumowaniu piłki. I gdy przegrywasz kolejny mecz, to naturalną rzeczą jest, że czasem najprostsze podanie, które na treningu robisz z zamkniętymi oczami w meczu o mistrzowskim, o punkty, wydaje się jakimś w ogóle, jakąś fizyką kwantową, nie? I to widać, że ta drużyna jest mentalnie już zniszczona po tej bardzo słabej wiośnie. Czy podziały? Ja wychodzę z założenia generalnie, że w piłce zawsze niezadowoleni najbardziej są ci w szatni, którzy nie grają. To jest normalne, jak świat światem. W każdej szatni jest coś takiego. Szatnia to jest zlepek kilkudziesięciu charakterów, każdy ma swojego, każdy pewno z tych piłkarzy, który nie gra, myśli, że nie jest gorszy od tego, który gra. Zgadza się, tylko nie uważasz, że trener w takiej jest takim jakby troszkę tatą, trochę psychologiem, trochę trenerem. I no, ja oczywiście jestem za tym, żeby trener dalej prowadził zespół, no bo mimo tego, że ta wiosna jest dramatyczna, to jednak w 2 lata w rok zrobił awans, na który miał, że tak powiem, przełożone 2 lata. Utrzymał nas w Ekstraklasie w niezłym stylu, natomiast no, trzeba sobie powiedzieć, że no nie do końca mu idzie. Wydaje, no nie chce mi się wierzyć, że tutaj jakby ten zespół już jest tak zbity, że tu się nic nie da zrobić, bo chyba nie ma takiej drużyny, z którą nie dałoby się zrobić jakiegoś progresu, a my mam wrażenie, że się cofnęliśmy. Trener troszkę, w moim odczuciu, trochę się pogubił. Oczywiście nie chciałbym, żeby odchodził, bo myślę, że ciężko byłoby znaleźć teraz na ten moment trenera lepszego, bardziej pasującego i takiego, który potrafi zrobić zespół, który potrafi chociaż pół sezonu nacieszyć oko. Natomiast no, jest to, kurczę, taki troszkę motyw alarmujący, wydaje mi się, że trener no, ma jakiś tam problem, wydaje mi się, z wychodzeniem z tych kryzysów, bo było tak w pierwszej lidze, gdzie też ta wiosna była może nie tak dramatyczna, ale jednak no, była mocno średnia, tak? I może mocno średnia to jest za dobre powiedzenie, bym powiedział, no słaba po prostu, bardzo słaba. Dramatyczna jest w tym roku i tam też się nie udało wyciągnąć tego jakoś na prostą na sam koniec. Oczywiście była ta wygrana z Podbeskidziem. Dominik Kun nam tam wygrał ten mecz i tak samo w Legnicy dał nam punkty, które prawdopodobnie być może dadzą nam utrzymanie. Co jest paradoksem, że tak drużyna grająca ofensywnie przez pół sezonu, że tak powiem, utrzymuje się czy awansuje do ligi dzięki graczowi, który tak naprawdę nie jest jakiś bramkostrzelny, raczej jest pulsami zespołu, a nie tutaj motorem napędowym akcji ofensywnych, którym z reguły jest Bartek Pawłowski, więc no, w mojej ocenie trener Niedźwiedź. Jak trzymamy się tego sportu, to też jest, wydaje mi się, ten rok, który teraz nadejdzie. Duża weryfikacja tego, czy trener potrafi sobie poradzić no, z tym, co niewątpliwie się wydarzyło, czyli duży kryzys, bo to nie jest kryzysik. Jak sobie spojrzałem na FlashScora ostatnio i te czerwone kwadraciki przy naszych wszystkich spotkaniach, to żeby znaleźć zielony, trzeba przewijać poza miedzią i to daleko. Także no, wspominałeś chyba ostatnio, nie wiem, czy w rozmowie prywatnej, czy tutaj, że jest to rekord przegranych w Łodzi, co też wydaje mi się jest mocno do poprawy i wręcz jest to niesamowite, że przy takiej publice, pełnym stadionie nie potrafimy wygrać spotkania u siebie z zespołami, które czasami grają no taką gównianą piłkę, że nie chce się na to patrzeć. Także mam wrażenie, że gdzieś ten zespół zatracił trochę pragmatyzm z tego momentu dobrego na jesień, gdzie graliśmy, nie graliśmy tak wesołej piłki, potrafiliśmy pójść przez pewien czas w spotkaniu na noże, ale wchodziliśmy w pragmatyczną piłkę i potrafiliśmy dowozić spotkania do końca, a teraz się bawimy trochę, tak to wygląda i no, po prostu uważam, że trener mocno się pogubił i też potrzebuje nie wstrząsu w postaci zwolnienia, ale wstrząsu takiego, że trener też podjął po prostu dużo złych decyzji, ale myślę i mam nadzieję, że głównym faktorem tego, że ta drużyna nie dowiozła pewnych rzeczy na sam koniec sezonu, jest brak wzmocnień, czyli de facto błąd naszego już byłego prezesa. Znaczy wiesz, ja myślę, że tutaj kilka czynników odegrało rolę.
Brak wzmocnień na pewno tak. Pewnie te już mityczne boiska. Pewnie też błędy trenera. Jak wszyscy wiemy, ja jestem zwolennikiem trenera Niedźwiedzia, ale takim zwolennikiem, który nie patrzy ślepo, tylko stara się w miarę obiektywnie go oceniać. Ja byłem za tym, żeby on został. Cieszę się bardzo, że zostaje. Mam nadzieję, że to jest mądry facet, który będzie potrafił wyciągnąć wnioski. Sobie tam zrobi rachunek sumienia też, jeżeli chodzi o swoją osobę. I ten nowy sezon będzie już zupełnie inaczej wyglądał. Trzeba powiedzieć, że to jest młody trener cały czas stosunkowo. Nie mówię tutaj tylko oczywiście o wieku, tylko chodzi mi o staż generalnie, jeżeli chodzi o taką piłkę profesjonalną tutaj w kraju, bo trzeba sobie powiedzieć, że to jest trener, który jeden sezon spędził w pierwszej lidze, tak? I od razu zrobił awans z drużyną do ekstraklasy. Pierwszy sezon w życiu grał w ekstraklasie i jednak, co by nie powiedzieć, utrzymał tą drużynę na dwie kolejki przed końcem w ekstraklasie. Oczywiście po jesieni to pewno powinno być, nie wiem, z osiem przynajmniej kolejek przed końcem ligi, no ale Ja wyszło tak tak, jak uczciwie wyszło. powiem, że prezes były nas już trzymał po Legii. No tak, były takie słowa prezesa po Legii, że już żeśmy się utrzymali. Okazało Myślisz, się, że to wpłynęło że trochę na mental? myślę, że tak. Myślę, że słowa też o tym, że trener może przegrać wszystkie mecze do końca i jego posada jest niezagrożona też w jakimś stopniu. Takich rzeczy w mojej opinii się nie mówi na łamach publicznych. No zresztą chyba dzisiaj nawet właściciel też o tym powiedział, że to według jego oceny był błąd. No bo to tak jakby ktoś do ciebie do pracy przyszedł i powiedział ci, wiesz co, no już teraz to do następnego roku to w sumie to możesz sobie siedzieć i dłubać w nosie, nie? No to od razu te morały wojenne spadają, bo i tak wiesz, że masz zapłacone. No i tak summa summarum gdzieś ta motywacja znika, prawda? Cel zawsze powinien jakiś być, tak mi się wydaje, nie? Dlatego być może właśnie zawsze się mówi, że Wiesz, trzeba są dwie tego szkoły, trzymać, nie? nie? Jak to mówią w piłce, są dwie szkoły, fale niska i otwocka, mówiąc sobie tutaj zabawowo, tak? Jedna szkoła mówi, że jeżeli wysyłasz sygnał do szatni, że trener tutaj może mieć nawet słabsze wyniki, ale jest nie do ruszenia, to niby daje sygnał do szatni, że panowie, musicie mieć świadomość, że ten trener ma tutaj silną i mocną pozycję. Druga szkoła znowu mówi właśnie o tym, że takie słowa, jak padły z ust prezesa Drużdża o tym, że może przegrać te wszystkie mecze do końca ligi i tak nie będzie zwolniony, jest taka bardziej działająca, można powiedzieć, destrukcyjnie, tak? Słowek, ten luz, który nam dał teoretycznie które nam dały te słowa i chociażby to utrzymanie na miedzi, to ten luz na nas pozytywnie nie wpłynął. Poza tym, że gramy wesołą piłkę i tak naprawdę wydaje mi się, że my jesteśmy drużyną. Nie wiem, jakie są charaktery, bo nie znam wszystkich zawodników. Paru znam tylko i wyłącznie. Natomiast no, może jesteśmy taką drużyną, która musi mieć cały czas impuls, taki wiesz, pompę po prostu, cel obrany, wiesz, taki trochę. Znaczy, powiem ci szczerze mówiąc, ja sam myślałem o tym, że jak już klepnęliśmy przysłowiowo to utrzymanie w Legnicy, Żeśmy rozmawiali o tym, nie? to teraz spadnie ten ciężar z barków tej drużyny i oni teraz pokażą tak naprawdę bez żadnych większych obciążeń, na co ich jest stać. No pokazują, ale raczej nie to, co chcielibyśmy wszyscy oglądać. No wiesz, tak Nie wiem, naprawdę. czy to jest, szczerze mówiąc, spowodowane. Sam zastanawiam się głęboko, dlaczego jest taka sytuacja, a nie inna w drużynie. Dlaczego wyglądamy momentami żenująco, wręcz słabo. Nie bójmy się tych słów. No, wyglądamy żenująco. No, w Radomiu wyglądaliśmy naprawdę jak chłopcy skrzyknięci na Orliku 15 minut przed meczem. Przypominasz sobie taki mecz podobny z tego, co było w Radomiu, jakiś taki sprzed paru lat, Bełchatów na wyjeździe? No możliwe, że Bełchatów. Natomiast na pewno za trenera Niedźwiedzia to chyba był zdecydowanie najsłabszy mecz.
pod jego wodzą. Pewnie by się znalazło coś, myślę, takiego, że... Nie, najgorszej zanady chyba nie widziałem, nie? Bo naprawdę, no, wyglądaliśmy dramatycznie słabo. Trzeba by było przeanalizować pierwszą ligę, ale tu już do tego nie ma co wracać, no tak jak mówisz. Myślę, że głównym faktorem na pewno tego, że gdzieś brak... Wydaje inaczej, w pewnych momentach, kiedy ci kluczowi zawodnicy przestali grać, że tak powiem, i dawać coś od siebie. Chyba jedynym zawodnikiem, który przez cały sezon nie miał zjazdu, to jest chyba Bartek Pawłowski. Tak chyba się wszyscy zgodzą z tym, że Bartek chyba nie miał takiego momentu słabszego. Był tam może moment, gdzie on nie miał tych liczb, ale ogólnie rzecz biorąc na boisku pracował jak wół i chyba jego by trzeba było zaliczyć jako tego najlepszego w tym sezonie bez dwóch zdań, nie tylko ze względu na te bramki i asysty, ale ogólny przekrój po prostu całego sezonu. Ale dużo zawodników po prostu na tą wiosnę nie dojechało, tak? No, lewe skrzydło u nas poza Bartkiem nie istniało. Fabio Nunes, nawet jak się pojawiał teraz ostatnio, czy na Radomiaku, no to umówmy się, że występy takie, których nie warto komentować. Andrzej Cyganik, no bramka u nas w Łodzi. Natomiast no, jakby wzmocnienie na ten moment żadne. I ci zawodnicy, którzy gdzieś tam trzymali ten poziom, czy chociażby Jordi Sanchez, którego uważam, że powinniśmy pożegnać jak najszybciej i powinniśmy szukać zawodnika, który ma przede wszystkim mental, wie w jakim zespole gra, do jakiego klubu przyszedł, do jakiego miasta, z jaką historią. Nie powinniśmy się rozmieniać na drobne i akurat na tej pozycji kompletnie nie powinniśmy oszczędzać. To powinien być nasz, że tak powiem, sztandarowy razem z Bartkiem Pawłowskim zawodnik, który będzie nas prowadził do zwycięstw. Nie możemy sobie pozwolić według mnie na zawodnika, który ma takie chwiejne nastroje i chwiejne zwyżki i zapaście formy, jak miał Jordi, aczkolwiek dobrze mu życzę, natomiast uważam, że Widzew jako klub sam w sobie, presja i otoczka są to dla niego za duże buty i chciałbym i po tych słowach, które dzisiaj pan Tomasz wypowiedział, mam nadzieję, że po prostu troszkę z tej sakiewki poleci więcej pieniążków na te kluczowe pozycje, które na pewno trzeba wzmocnić. Więc no, trener Niedźwiedź tak ogólnie rzecz biorąc wydaje się facetem no, potrafiącym stworzyć zespół, tylko mam nadzieję, że potrafi to zrobić dłużej niż na jedną rundę i tak jak wcześniej powiedziałem, jestem przekonany o tym, że no, ta runda następna. Aczkolwiek my jesienią mamy ogólnie dobre za trenera Niedźwiedzia, bo w pierwszej lidze też pamiętasz, może nie była tak długa, bo my tam chyba się wysypaliśmy na Wiśle Kraków, jeżeli dobrze pamiętam. I od tego momentu już troszkę zaczęliśmy gorzej grać w Pucharze Polskim. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, trener Niedźwiedź, szczerze mówiąc, nie analizowałem Stali Mielec, nie Stali Mielec, tylko Stal Rzeszów, przepraszam, i Górnika Polkowice. Górnik chyba tylko tak w cuglach wszedł, natomiast nie pamiętam, jakie tam były kwestie tych rund jesiennych. Być może tak samo dobre jak na Widzewie i te wiosny tak samo słabe, ale no, na pewno to będzie weryfikacja, no bo jeżeli trzeci sezon pojawi się podobny i trzeci raz będzie ten sam problem, mam nadzieję, że nie, życzę trenerowi jak najbardziej, jak najlepiej, jak najdłużej w Widzewie. Natomiast jeżeli trzeci raz by się pojawiła taka sytuacja, że ten Widzew by zaliczył zjazd, bo nie mówimy tutaj o dwóch czy trzech porażkach z rzędu, tylko mówimy o dwóch wygranych na całą rundę, no to jest mało, prawda? No tak, tylko że wiesz, ja sobie myślę tak, że to nie jest tylko ta wiosna problem trenera Niedźwiedzia, tylko my jako klub permanentnie od reaktywacji mamy problem z wiosnami, nie? Dobrze, ale chyba zgodzisz się z tym, że już teraz można nazwać ten projekt projektem trenera Niedźwiedzia, bez dwóch zdań. No tak, tak, dlatego ja mówię, ja jestem zwolennikiem trenera, w ogóle jestem zwolennikiem stabilizacji, uważam, że tylko kluby, które mają jakąś stabilizację, osiągają jakieś dobre wyniki u nas w Polsce i to naprawdę nie trzeba tutaj być omnibusem, żeby to dostrzegać. Wiesz, że tam... wiesz, mi chodzi tylko o to, że po takim trzecim sezonie wydaje mi się, że w Polsce teraz chyba już jesteśmy, prawda? Jeżeli się nie mylę, trener Niedźwiedź będzie najdłużej pracującym trenerem w Ekstraklasie, tak? Jeżeli się nie mylę. Chyba tak. Więc no, umówmy się, że biorąc pod uwagę to, że jesteśmy Beniaminkiem, no to jest sprawa, bym powiedział, wyjątkowa, no bo jednak na tyle zespołów na najwyższym szczeblu wchodzi Beniaminek i ten trener jest najdłużej, no to o czymś to świadczy, tak? Tylko mam też wrażenie, w drugą stronę, tak odbijając piłeczkę, że jednak 3 lata to już jest
odpowiedni czas, że tą pracę naprawdę można rzetelnie ocenić. Oczywiście tutaj jestem prawie przekonany, święcie przekonany o tym, że zimą na pewno trener chciał wzmocnić, bo nie ma trenera na świecie, który by wzmocnień nie chciał, umówmy się. I jakby te wzmocnienia nie zostały mu dane, więc jakby te pół roku rozgrzeszam bez dwóch zdań trenera, bo uważam, że to nie trener tutaj dojechał, jeżeli chodzi o wzmocnienia, tylko ewidentnie zarząd, co dzisiaj pan Tomasz Samirowski wspomniał o tym, że kompletnie tak jakby dał do zrozumienia, że nie zgadza się z tym, że Widzewa na coś nie stać, a na pewno nie piłkarzy, którzy daliby jakoś temu zespołowi, więc jakby te pół roku tutaj słabe, bo słabe w mojej ocenie dajemy rozgrzeszenie, przynajmniej z mojej strony, no bo trener wydaje się, że gdyby je miał, pewnie ze 2-3, to tych punktów pewnie myślę, że nie wiem, no nie chcę tutaj rzucać punktami, ale pewnie byłyby takie spotkania, których byśmy po prostu nie przegrali. Znaczy ja wierzę w to, że ta na pewno runda wiosenna nie wyglądałaby tak. Ten wykres nie byłby taki pikujący w dół, tylko myślę, że to raczej by była jakaś sumosolida, która byśmy powiedzmy coś tam wygrali, coś przegrali, coś zremisowali i pewno by wyglądało to zupełnie inaczej. No mojej ocenie tej drużynie zrobiono krzywdę zimą, że nie dano jej świeżej krwi. Mówiliśmy o tym tutaj w Red Roomie wielokrotnie o tym. Nie chcemy się tutaj puszyć, czy coś takiego, czy wychodzić tutaj na jakichś wielkich myślicieli. Myślę, że wielu z was miało takie zdanie, że potrzebne były tej drużynie wzmocnienia. Nawet chociażby z tego względu prostego, że teraz latem nie musielibyśmy robić prawdopodobnie 6 czy 7 transferów. Może by wystarczyły 3-4. Może, bo już byśmy mieli ze 2-3 chłopów ogranych w tej drużynie, wkomponowanych przez tą rundę wiosenną. Tym bardziej, Sławku, że myślę, że mamy tendencję niepokojącą, że każdy zawodnik, który przychodzi do nas, z reguły potrzebuje długi, długi czas, za długi, żeby się wkomponować. Także te pół roku to był bardzo świetny czas, idealny wręcz wkomponowany w to. Ta drużyna, to, że ona odpaliła na jesień, to było coś, co się rzadko zdarza w polskiej lidze. Przede wszystkim Beniaminkowi, który wchodzi do Ekstraklasy, że robi tyle punktów na jesień i może sobie zimować spokojnie i myśleć, co tu zrobić już na nowy sezon. To był handicap, który się zdarza rzadko, po prostu umówmy się. No tak, zaprzepaściliśmy to, krótko mówiąc. Nie będziemy tutaj owijać w bawełnę. W mojej ocenie po prostu przesraliśmy, umówmy się, jesteśmy tutaj w roli kibiców, przesraliśmy tą rundę wiosenną. Wychodzi na to, że w tym sezonie tak naprawdę po jesieni mieliśmy wrażenie, że powstało coś fajnego, jakiś zalążek bardzo ciekawej drużyny, która dała nam wiele radości. Niestety przespane okienko zimowe spowodowało, że możemy powiedzieć po tym sezonie, że nie zbudowaliśmy nic tak naprawdę, tak? No nie to zbudowaliśmy jest, nic. To jest najbardziej przykre z tego wszystkiego. To jest przykre. No właśnie chciałem to powiedzieć, że nie pielęgnowaliśmy tego, co trener Niedźwiedź w sumie zrobił w te pół roku, no bo jeżeli to nie jest przypadek, że trener potrafił w parę miesięcy stworzyć drużynę, która potrafi grać w piłkę i grać z najlepszymi. To się nie zdarza. No i umówmy się, nie dostał piłkarzy, że tak powiemy, z górnej półki, tak? No tak, no rzeźbił tak naprawdę tym, co ma, plus myślę, że jedna z życiowych form Bartka Pawłowskiego, bo jestem przekonany o tym, że gdyby nie Bartek, to dzisiaj byśmy nie mówili o Widzewie, który się utrzymał, tylko raczej bylibyśmy spadkowiczem. Nie, no bezwzględnie. Bartek Pawłowski to jest MVP tego sezonu. Bez niego czarno widzę ten sezon, naprawdę. Chłop nas ciągnął jak tylko mógł. Zwróć uwagę, ile on by miał asyst tak naprawdę, gdybyśmy mieli prawdziwą dziewiątkę z prawdziwego zdarzenia, bo on tyle sytuacji, co kreował swoim kolegom w wielu spotkaniach. My nieraz o tym mówiliśmy tutaj na Red Roomie, gdzie Bartek się dwoił i troił. Były takie mecze, gdzie tak naprawdę okradali go z 3 asyst. Nie mówię tutaj personalnie czy do Jordiego, czy do innych, ale naprawdę Bartek, gdyby miał tutaj ze dwóch kolegów takich na swoim poziomie, albo blisko swojego, to jestem przekonany, że tą klasyfikację kanadyjską, o której ostatnio w Turbo Kozaku wspominał, prawdopodobnie by przebił bez żadnego problemu.
No ale niestety, takie jest, tak jak powiedziałeś, zgadzam się. Śmialiśmy się nawet, nie? Że już próbował strzelać nawet kolegami z zespołu, No nie? tak, no bo wiesz, tak naprawdę było dużo takich spotkań, gdzie Bartek miał dużo takich sytuacji, gdzie nam niekoniecznie szło, natomiast on gdzieś tam wrzucał, od Zjawińskiego się piłka odbijała, tu od klaty, tu od głowy, jak nie poprzeczki, to słupki. No chłopak naprawdę miał pecha w tym sezonie. Znaczy pecha, tak naprawdę szczęście, bo myślę, że to jest jeden z lepszych sezonów w jego życiu. Przy swojej publice, można powiedzieć, że w swoim mieście, jakby no jakby nie powiedzieć, tak, jest sąd, więc nie ma tutaj co do tego wątpliwości. Więc no, myślę, że gdyby miał na pewno takiego Ramireza, o którym się wspominało, albo zawodnika, który powinien być w mojej ocenie wyszukany w zastępstwo dla takiego Ramireza, no bo jeżeli my mamy tylko Ramireza na oku i to Ramireza, który, umówmy się, no nie do końca jest pod grą i nie do końca jest zawodnikiem tym, którym był, czy w ŁKS-ie, przede wszystkim chyba w ŁKS-ie i później jeszcze przez jakiś czas w Lechu Poznań, ale jeżeli my nie mieliśmy alternatywy na to, no to też świadczy o zarządzie, tak, który zaufał za bardzo w możliwości tego zespołu i to trzeba sobie powiedzieć. Trzeba być krytycznym, a kiedy trzeba chwalić, to trzeba chwalić i ja na dzień dzisiejszy tutaj, zresztą my od dawna prowadziliśmy merytorykę, że potrzebne są zmiany i wzmocnienia i nie tylko tutaj na scenie sportowej, ale też wśród naszego ukochanego klubu i powoli się to wszystko dzieje. Natomiast no, na pewno, tak jak powiedziałeś, te pół roku jesteśmy w plecy, a być może nawet trochę więcej niż pół roku, bo trener po prostu mógłby sobie tą rundę wiosenną, przepraszam, wykorzystać jako taki poligon. Trochę manewrów, trochę strzelania, trochę tracenia, trochę wygranych, trochę przegranych z tymi nowymi zawodnikami. Jakby ktoś nie odpalił, to już by wiedział po tym pół roku, że ten zawodnik się nie nadaje, szukalibyśmy kogoś innego, a tak naprawdę ten nowy sezon zaczniemy tak trochę jak ślepi. No, na pewno moglibyśmy wyjść z jakąś wartością z tego sezonu, tak? Wartością, że mamy coś zbudowanego, co tylko trzeba rozbudowywać. A teraz mam takie wrażenie, może mylne, może nie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale mam takie wrażenie, że niestety będziemy musieli budować w dużej mierze od podstaw tą drużynę. I to jest smutne. Wiecie, generalnie było tak na jesień, że wszyscy cieszyliśmy się z tej gry, tak? Natomiast jak ktoś tak naprawdę wnikliwie, analitycznie wgłębiał się w naszą grę, to było widać deficyty tej drużyny, nawet w tych dobrych meczach jesiennych, bo przypomnijmy sobie, że nie wszystkie te mecze wyglądały super, tak? Bo ja bym mógł teraz na szybko wymienić, że nie wiem, w Mielcu to wygraliśmy psim swędem tak naprawdę, bo Poznaniu tam na Warpie. do przerwy już powinniśmy przegrywać, w Poznaniu też mieliśmy dużo szczęścia. W Gliwicach mieliśmy dużo szczęścia, że wywieźliśmy 3 punkty, bo No tam Lech. ale też trzeba pamiętać, że też były takie mecze, że przegraliśmy, a niekoniecznie byliśmy gorszym zespołem, chociażby Lechia u siebie. No tak. Ta Lechia na pewno jakiś remisik by W był sumie dwa bardziej razy. sprawiedliwy. Natomiast w Kielcach to samo, tak. Cieszyliśmy się z tego zwycięstwa, z tej bramki Mato Milosza w ostatnich sekundach. Natomiast umówmy się, gdyby Mato tego tam nie wpakował pod ladę w ostatnich sekundach, to skończylibyśmy niżej niż na trzecim miejscu znacznie, bo tam były nieduże różnice punktowe. I to dawało już do myślenia, że ta drużyna absolutnie powinna zostać zimą wzmocniona, absolutnie powinna być świeża krew, rywalizacja, tym bardziej, że przystępowaliśmy do tego sezonu praktycznie z jednym napastnikiem, później wypożyczono Zjawińskiego z Lechii Gdańsk. Pewno wielu z Was ma krytyczne spojrzenie na ten ruch ze strony pionu sportowego. Ja już tego chłopaka naprawdę bym zostawił w spokoju, bo to nie jego wina, że on przyszedł do Widzewa. Jemu po prostu zrobiono krzywdę, w mojej ocenie. Przede Natomiast. wszystkim, jeżeli tylko skomentuję, to Zjawiński tak naprawdę na koniec zaczął się pokazywać z niezłej strony. To nie jest jego wina, że ktoś go ściągnął, tak No jak właśnie, to się powiedziałeś. powiedzieć, że on też nie dostał prawdziwej szansy, ten chłopak. On nie był w stanie zagrać, nie wiem, On chodził wtedy, trzech kiedy nie meczów było z zespołowi, rzędu, nie? tak naprawdę. No tak, on nie dostał szansy, żeby zagrać 3-4 mecze z rzędu po 90 minut, bo to jednak były te rotacje. Natomiast przystąpiliśmy do tego sezonu z jednym napastnikiem, z Jordim. Oczywiście na początku wielu z nas było bardzo pozytywnie zaskoczonym jego grą i tak dalej.
Natomiast każdy, kto śledzi rozgrywki tutaj nasze, wie, że rundy wiosenne są dużo cięższe niż jesienne. Tu każdy już walczy o życie, każdy już walczy na noże. Do tego dochodzą kontuzje, do tego dochodzą kartki. No, trzeba by było być naprawdę bardzo, bardzo naiwnym, żeby myśleć, że my jeden sezon kolokwialnie przepykamy z jednym napastnikiem. No przede Do tego wszystkim. niestety stało się, jak stało, że ten Jordi nie dojechał mentalnie nam na tą wiosnę. Pewno jakieś tam inne jego problemy. Już nie wnikajmy w to, natomiast no nie mieliśmy żadnej alternatywy. Do tego jeszcze Całe my szczęście, że gramy. Bartek się nie wykoleił po drodze, nie? No, nie, no to już bym mówił, to już mówiliśmy, że był dramat. Do tego też trzeba dodać, że gra trenera Niedźwiedzia niestety albo stety opiera się na wahadłach, prawda? A te wahadła nasze no też nie wyglądały kolorowo na wiosnę. Ma to Miloš paradoksalnie wrócił na swoją nominalną pozycję, czyli prawą stronę i wygląda dużo gorzej Niż na lewej. niż na lewej, gdzie tam grał na zastępstwie, nie? Bo ma to moim zdaniem bardzo duży zjazd. No Cyganik z mojej ocenie, można już go ocenić po tej rundzie, został tylko nam jeden mecz, no to jest bardzo słaby transfer w mojej ocenie. To jest jakieś tam Znaczy, wiesz co, uzupełnienie ja mam zdecydowanie. też, ja tylko się wtrącę co do Cyganiksa, przepraszam, że wiesz, my go trochę oceniamy przez pryzmat Fabio Nunesza. Nie masz wrażenia, że my trochę no, Fabio zagrał chyba najlepiej od momentu, od pamiętnego Dudu. Nie wiem, czy się zgodzisz. No tak, tylko że wiesz, w mojej ocenie to my też tego Fabio troszeczkę już przeceniamy, bo on No tak może naprawdę teraz tak, ale jakby wiesz, on nagrał patrzymy na ile tam? Cyganiksa, 4-5 to meczów w tym sezonie? no okej, natomiast wiesz, jednak te mecze były, no, umówmy się, z jego strony zajebiste. Tutaj trzeba użyć takich słów. Kiedy on zagrał i był w formie na początku, no to tylko się mówiło o lewej stronie i Fabio, prawda? I jakby ja wiem, że być może to jest taki moment, że on już nie będzie tym samym zawodnikiem. Jest duża na to niestety szansa. Tylko chodzi mi o to, że my takiego Cyganiksa tylko oceniamy już przez pryzmat, bo nie daje tego, co dawał Fabio. Tylko że kiedy ostatni raz Widzew miał takiego wahadłowego czy tam lewego obrońcę? Tak naprawdę ostatni raz, kiedy ja pamiętam takiego zawodnika, to był Dudu, który naprawdę robił mega różnicę na lewej stronie. Przychodził Cyganik, każdy mówił okej, okay, no reprezentant i tak dalej, i tak dalej. Tylko że my, chociaż to był zawodnik typowo do gry na teraz, to my nie mamy tak naprawdę szczęścia do tego, żeby przyszedł zawodnik i z marszu zrobił różnicę. No niestety kompletnie to się nie udaje u nas. Raczej wszystkie transfery są oparte na tym, że albo się uda, albo się nie uda. Było wielu takich zawodników, którzy byli u nas przez dłuższy czas i już był krzyżyk na nich, tak? Był Kun, Stępiński, Hanousek, kto tam jeszcze? No, Martin Kreuzligler, który wykonuje chyba najlepiej w Znaczy zespole. wiesz, żeby było jasne, słuchaj, no ja nie skreślam tego nieszczęsnego Ja też Cyganika nie, tylko po jeszcze. prostu Ja porównuję, oceniam że. tylko to, co widzę. Myślę, że też jemu trochę też zrobiono krzywdę, bo z tego, co tam analizowałem jego grę zanim przyszedł do Widzewa, to on raczej nie był takim typowym wahadłowym i widać ewidentnie, że ten chłop ma problemy z bronieniem no i był zamieszany w kilka naszych bramek straconych. W tej No rundzie nie ma co tak, ale gadać. Fabio też najlepiej nie bronił, umówmy się. No, ale To... później zrobił postęp w mojej ocenie pod okiem trenera Niedźwiedzia i dużo lepiej wyglądał w Pytanie, defensywie niż na wiesz, początku. pytanie, jak Fabio będzie wyglądał tak naprawdę po przepracowanej rundzie. Czy w ogóle zostanie u nas, bo to też jest klucz. Bo to, że tam gdzieś kontrakt był przedłużony i tak dalej, wszystko okej. Okay. Natomiast czy Fabio, jeżeli przepracuje tą rundę, też się gdzieś tam mówi, że trener Niedźwiedź, bo chyba można o tym pomówić, bo skoro się o tym pisze, to my też powinniśmy o tym mówić, że trener Niedźwiedź nie do końca się dogaduje z zawodnikami zagranicznymi, nie wiadomo z którymi. Natomiast chodzi taka pogłoska, że tak jest. Gdzieś tam wcześniej się przewijał jakiś konflikt Fabio z trenerem, z tego co pamiętam. Więc no, ja mam nadzieję, że po tym sezonie jakby nie dosyć, że ten zespół zostanie wzmocniony, to trener też pewne konflikty bądź niedomówienia między sobą a poszczególnymi zawodnikami ku chwale Widzewa i przede wszystkim dla dobra zespołu zakopie i pewne karty napisze na nowo.
Znaczy Bo... wiesz, no to są faktycznie takie plotki o tych obcokrajowcach, podkreślamy plotki, bo przecież No tak, no, ale oficjalnie tego gdzieś nikt tam nie widać mówi. czasami, że coś jest na rzeczy, prawda? No, wiesz. Wiesz, no zobaczymy. No ja w każdym bądź razie na pewno chciałbym, żeby Fabio został, bo pokazał, że naprawdę w piłkę grać jako nieliczny bardzo dobrze potrafi w tej drużynie i mam nadzieję, że jak on sobie spokojnie przepracuje ten okres przygotowawczy latem, to wróci stary, dobry Fabio, nazwijmy to. Natomiast tak mówię, no z tym Cyganiksem też pewnie trzeba będzie dać mu troszeczkę jeszcze czasu i poczekać. Aczkolwiek nie mam wielkich złudzeń i powiem szczerze, że tutaj już nawiązałeś do tego. Zaczyna mnie irytować to, że my wiecznie właśnie czekamy na kogoś w tej drużynie, na te transfery. Chodzi mi głównie o transfery, że No wiesz, sprowadzamy no. zawodnika i ciągle jest retoryka. Ja sam zacząłem taką retorykę przez chwilę uprawiać. Teraz ostatnio złapałem taką autorefleksję i pomyślałem, Jezu, no przecież ten Widzew to nie jest poczekania, tylko klub sportowy, piłkarski. Wiesz, jakie jest. I tutaj mają przychodzić piłkarze, którzy są do gry, a nie będziemy wiecznie czekać. Wiesz, często to Czekaliśmy jest na tak jest. Letniowskiego, teraz czekamy na Szechu. Ja też widziałem, że ten Szechu ma przebłyski jakieś, coś tam potrafi, ale teraz w Radomiu, no sorry, no ile będziemy czekać? Czekamy na Hansena, który ma przebłyski. I ja bym No. chciał, żeby w tym końcu zaczęli wprowadzać jakieś w miarę piłkarzy gotowych, tak, bo niektórzy pokazali, że potrafią przyjść do tej drużyny i grać tak naprawdę, tak? To nie jest tak, że tutaj nie da się sprowadzić piłkarza, który w bardzo dosyć szybkim, powiedzmy, tempie i czasie jest w stanie stanowić o sile tej drużyny. No ja uważam, że jak ktoś potrafi grać w piłkę, to będzie grał. No Bartek Znaczy to Pawłowski się jest chyba zgadza. najlepszym przykładem tego, nie? Ale wiesz, to nie jest też tak do końca, że zawsze pokażesz swoją pełni możliwości na początku. To nawet w największych klubach jest tak, że pewni zawodnicy potrzebują pewnych ram czasowych, żeby zrozumieć, dostosować się, zaadoptować. To akurat wydaje mi się, że to nie jest żadna nowość i uważam, że istnieje coś takiego. Natomiast też uważam, że są zawodnicy i na pewno da się to sprawdzić. Bo jeżeli, umówmy się, ściągamy sobie zawodników, nie wiem jak wygląda tutaj proces skautowania, ale mam wrażenie i jestem prawie przekonany, że nie jesteśmy, nie skautujemy tak i nie analizujemy tak zawodników, jak tak naprawdę powinno się to robić, bo w dzisiejszym futbolu to tak troszkę to śmiesznie brzmi, ale nawet się analizuje, którą nogą na schody wchodzi zawodnik, to tak trochę nawiązując do tego, co się kiedyś na Widzewie powiedziano. Natomiast no, ta prawda jest taka, że na to, czy zawodnik się sprawdzi, nie wpływa tylko to, czy on potrafi grać w piłkę, ale też jakim jest człowiekiem, czy pasuje charakterologicznie, czy on się będzie dogadywał z drużyną. W każdej drużynie jest jakaś tam hierarchia, są różne grupy, większe, mniejsze, jedni są bardziej charakterni, drudzy jednak trochę mniej. To wszystko musi do siebie pasować i jestem może nie przekonany, ale postawiłbym na pewno na to, że ci zawodnicy nie są dobierani aż pod tak przeanalizowanym aspektem, jak to powinno mieć miejsce i stąd też wychodzą takie problemy, jak właśnie z tym, że zawodnicy długi czas adaptują się do tego, co na tym Widzewie się dzieje, a przede wszystkim to jest duży klub, specyficzny, z dużą presją. Mówi się, że nawet jeżeli mówimy, że nie gramy o nic poza utrzymaniem, to i tak ta presja jest ogromna i o tych wynikach i o wyższym miejscu w tabeli będzie mówić się zawsze. Bez względu na to, czy władza powie, że nie, czy powie, że tak, to my i tak będziemy chcieli zawsze więcej. Tak jest ten klub skonstruowany, taki mamy fanbase i tego się nie zmieni. I dlatego uważam, że przede wszystkim proces scoutingowy i proces, jakby mówię o zawodnikach przede wszystkim zagranicznych, bo umówmy się, że większość zawodników w Polsce, tych tutaj polskich zawodników z polskiej ligi, czy to z pierwszej, czy to z ekstraklasy, czy z niższych raczej, o tym fenomenie, o tym ciśnieniu, o tej presji, o tym klubie, o tej historii, kibicach i tak dalej wiedzą na pewno na tyle wystarczająco, że już są w stanie w pewien sposób zrozumieć, czym to się je. Natomiast zawodnicy zagraniczni raz, że pewnych rzeczy wcale niekoniecznie muszą rozumieć, a dwa, że no, są nacje czy kultury, które niekoniecznie muszą być kompatybilne z tym, czy nawet przekonania, czy no jest wiele aspektów, które wpływa na to, czy zawodnik się sprawdzi, czy nie. To w wielkiej piłce, czy w Barcelonie, czy w Realu, czy w innych zespołach, które są naprawdę przeogromne i mają przeogromne środki, nie zawsze i niekoniecznie zawsze ściągają tych zawodników, którzy na ten moment wyglądają najlepiej, tylko ściągają takich, którzy
perspektywicznie i przede wszystkim jako profil pasują najbardziej do tego, co oni potrzebują i my po prostu mam nadzieję, że też w pewien sposób w pełną profesjonalizację pójdziemy i nie będziemy kupować czy tam kontraktować zawodników z YouTube'a czy V-Scout i tak dalej, tylko naprawdę zaczniemy jeździć i oglądać, wydawać na to pieniądze, bo w poważnej piłce tak się właśnie zawodników z tych niszowych lig i niszowych zespołów pozyskuje, nie z tego, że zobaczy się podanie na YouTubie, czy to, że zawodnik zagrał 20 razy celną piłkę podczas spotkania, tylko przede wszystkim jeździć i widzieć, oglądać coś na żywo, czego nie zobaczysz okiem przez monitor. Znaczy na pewno jest tak, że mam takie nieodparte wrażenie, że czasami w naszym klubie bardziej sprawdzi się zawodnik, który pasuje tutaj charakterologicznie, którego nie przerazi otoczka tego klubu i sobie z tym doskonale radzi. Czasami on może być słabszy piłkarsko, ale tak jak mówię, lepiej sobie poradzi niż ten, który jest teoretycznie lepszy piłkarsko, a nie ma a jednak głowa nie ta, tak? Bo czy znamy przypadki piłkarzy, którzy byli mistrzami na treningach, a w meczach niestety nie potrafili strzelać. Ale to, Sławek, to jeszcze tak nawiązując do tego, to też znamy taką historię, który podobno był leniem na boiskach, a na podczas meczu piłka mu spada pod nogi. Także na treningach, tak. Na treningach, tak, więc ja też zawsze... No i teraz dochodzimy do następnej rzeczy, wiesz, która mi od razu przychodzi do głowy. Brak liderów tej drużyny, takich mentalnych, tak? Bo wiadomo, mamy lidera piłkarskiego, nazywa się Pawłowski, tak? Tak. Ale brakuje mi... No takiego chama boiskowego. Takiego chama zdrowego skurwysynka, nazwijmy to, który dlatego by ten potrafił Petrasek wziąć... taki był fajny, ciekawy, nie? Który by potrafił wziąć tą drużynę za przysłowiowe jaja, który by potrafił krzyknąć, który by potrafił ostrzej zagrać. Myśleliśmy takie dwa zęby w postaci, myślę, że mimo wszystko Daniela Tanżyny i Poczobuta, może nie byli wirtuozami, ale charakter był zachowany w tej drużynie, przepraszam, i no też ja zawsze sobie wyobrażałem, że taki w obronie, że w obronie mamy takiego zawodnika albo gdzieś na szóstce, który w odpowiednich momentach złapie za mordę wszystkich i po prostu... No tak, no jak wiesz, jak myślę o, nie wiem, o zachodniej piłce, to pierwszy, który mi przychodzi do głowy, to jest Roy Keane, tak, z Manchester United, z tego dobrego Manchester United, a jeżeli myślę, nie wiem, o naszym Widzewie chociażby, to nie wiem, taki Zbyszek Wyciszkiewicz, pewno starsi kibice pamiętają, w latach 90. to był też taki zdrowy chłop, który mógł biegać box to box i kiedy trzeba było, to podostrzył, ale też był bardzo dobrym zawodnikiem piłkarską, umówmy się, bo w sezonie mistrzowskim w 96 roku, gdzie zdobyliśmy majstra bez żadnej porażki, to Zbyszek strzelił chyba ponad 10 bramek wtedy jako ta szóstka defensywny pomocnik, więc to pokazuje, że można i powinniśmy takiego piłkarza szukać charakternego, który by był tutaj takim przywódcą boiskowym tej naszej drużyny i bo no nie wiem, no czy się ze mną zgodzicie, ale no mam wrażenie, że my jesteśmy tacy za bardzo, tacy zagładcy, nazwijmy to, tacy zagrzeci. No wiesz, jak przychodził na pewno Milosz czy Szechu, to każdy sobie wyobrażał z racji nacji, że tutaj wjedzie, wiesz, taka trochę krew gorąca, prawda? A tutaj nic z tego nie ma i ja też bym chciał takich trochę Widzewie, no przede wszystkim dobrych piłkarzy, ale też bym chciał, lubię takich ludzi, lubię ludzi, którzy potrafią tak brzydko mówiąc jebnąć w stół, czy złapać za mordę na boisku i zrobić coś z drużyną, kiedy po prostu nie idzie, a my takich momentów mamy dużo na wiosnę. No oczywiście nie twierdzę, że tutaj trzeba zespół brać na krzyki, czy na jakieś tam bluzgi, czy inne rzeczy, natomiast uważam, że troszkę żeśmy przesadzili w tą dobrą stronę, tak jak żeśmy przesadzili z wiarą w nasz zespół i w to, że jesteśmy w stanie zrobić z tym zespołem bez transferów, znaczy może nie my, ale zarząd, że jesteśmy w stanie zrobić takie same wyniki jak jesienią, tak samo myślę, że troszkę ciutkę brakuje tutaj właśnie takiej, no zgadzam się z tym, no nieraz sobie rozmawiamy, także akurat my jakiegoś tam bardzo różnego zdania nie mamy na ten temat, myślę, że przydałoby się, żeby ten Widzew dostał takiego, a może nawet dwóch, takich po prostu no wariatów, trochę tego Widzewa z lat 80. czy z 90., gdzie każdy za każdym szedł jak dziki, tutaj jeńców nie było i mam nadzieję, że pan Tomasz Samirowski też na pewno tym Widzewem z dawnych lat żyje i
wie na pewno z czym to się je i jak ten zespół był, przynajmniej kojarzy, jak był skonstruowany, na jakich charakterach się przede wszystkim opierał. Tam nie było miękkich chłopaków, raczej byli sami boiskowi zabijacy, którzy potrafili grać wybitnie jak na tamte czasy w piłkę, dlatego takie, a nie inne sukcesy, więc no, ja mam nadzieję, że Widzew po prostu zostanie wzmocniony zawodnikami, przede wszystkim, którzy będą do gry na teraz, a nie za pół roku, czyli na wiosnę następną. I przede wszystkim z tego, co właściciel dzisiaj powiedział, to rozumiem, że to zrozumiał, albo rozumiał to cały czas, tylko jakby dawał prezesowi tutaj pracować i stąd takie, a nie inne efekty. Natomiast wydaje się, że właściciel raczej doskonale sobie zdaje sprawę, że pewne rzeczy się nie przeskoczy, jeżeli mamy być zespołem kompetytywnym w kraju i przede wszystkim rozwijającym się, to musimy pewne rzeczy przekroczyć. Mam na myśli tutaj jakieś tam swoje limity płacowe. To, czego prezes drużyny nie rozumiał, bądź nie chciał rozumieć, całe szczęście, że właściciel rozumie i że ten zespół, żeby się rozwijał, to potrzebuje zawodników o konkretnym poziomie, a konkretny poziom kosztuje więcej niż do tej pory Widzew wpłacił, tego się nie uniknie. Nikogo tutaj nie interesują historie, że w Zagłębiu Lubin było opłacone 4 czy 15 czy 40 lat temu tyle. Najważniejsze jest tu i teraz. Tak samo nikogo nie interesuje, którzy wy w pracy zarabialiście 20 lat temu, nie wiem, 2000, a dzisiaj się zarabia 5 na przykład. Oczywiście to jest wszystko tak w kwestii zobrazowania. Także no, widzę, żeby się rozwijał i piął się do góry, to potrzebuje po prostu wzmocnień. I to poważnych wzmocnień, tak jak dzisiaj właściciel wspomniał o tym, że z tym budżetem powinniśmy na pewno być zespołem środka tabeli, a być może nawet ciut więcej, więc jeżeli wspominamy o budżecie, który ma się kręcić w okolicach 42 milionów, gdzie prezes niedawno wspominał o tym, że doszliśmy do ściany, ścianą było 34 miliony, dzisiaj pan Tomasz wspominał o 42, czyli de facto 8 milionów więcej. W skali jednego sezonu uważam, że jest to niezły faktor na plus, jeżeli chodzi o procenty, które idą do góry, jeżeli chodzi o budżet, a mam wrażenie, że jeszcze jest dużo płaszczyzn niewykorzystanych do końca, wręcz jestem o tym przekonany, że i sponsorzy, i sklep, i dużo innych rzeczy może lepiej funkcjonować i myślę, że na tym etapie, na jakim jesteśmy jeszcze Widzew, mam wrażenie i mam nadzieję, że jeszcze w okolicach 50 milionów byłby w stanie się być może w przyszłych sezonach zakręcić, co na pewno powinno nam dawać możliwość gry w górnej połówce, tak przynajmniej pokazuje tabela tych budżetów klubów, które liczą się w walce o cokolwiek w polskiej lidze. I to tyle tak naprawdę. Myślę, że mam nadzieję, na pewno jeszcze sobie o tym porozmawiamy, o transferach, bo tu będzie jeszcze kupę czasu. Na pewno pojawią się też goście z klubu, którzy będą o tym rozmawiać z nami i z wami przede wszystkim. Także myślę, że sportowo, co tu możemy powiedzieć, może parę słów o Koronie, o tym meczu, który będzie teraz, bo o transferach i o tym, co do tej pory, to już powiedzieliśmy wiele. Myślę, że warto pogadać o tym, co się wydarzy z Koroną. Znaczy, wiesz co, jeszcze tak chciałem na momencik nawiązać do tego, o czym wspomniałeś i jest takie stare, wyświechtane już bardzo, zużyte powiedzenie, że pieniądze w piłce nie grają, a gdyby grały, to by Emiraty Arabskie były mistrzem świata i tak dalej. Natomiast pieniądze są oczywiście ważne. Mam wrażenie, że u nas niestety w pewnym momencie ja jestem w ogóle zwolennikiem takiego balansu, tak? I uważam, że pierwsza drużyna to jest czubek piramidy w każdym klubie piłkarskim, który jest kołem zamachowym każdego klubu, tak? Jeżeli pierwsza drużyna dobrze funkcjonuje, jeżeli dobrze wygląda, to wszystkie inne rzeczy równocześnie idą też dużo łatwiej i lepiej. I robi się wszystkie rzeczy naokoło, czyli tam marketing, sprzedaż, pozyskiwanie sponsorów, etc. Wszystko to wychodzi wtedy prościej i łatwiej. Natomiast mam wrażenie, że w pewnym momencie ta retoryka w naszym klubie o ciągłym, permanentnym braku pieniędzy i oszczędzaniu na wszystkim, no została po prostu ta proporcja zachwiana i ten balans został zachwiany. Po dzisiejszej konferencji właściciela mogę stwierdzić z pełną satysfakcją, że cieszę się z tego, że on widzi to, że pierwsza drużyna potrzebuje, nazwijmy to językiem finansowym, dokapitalizowania.
że kluczem jest to, żebyśmy jednak w tej ekstraklasie grali i prezentowali się w miarę nieźle i przede wszystkim byli w tej ekstraklasie, bo tak jak mówię, no, łatwiej na pewno pozyskać i sponsora, i zawodników z zewnątrz do klubu. I sprzedawać Przepraszamy, ale coś się tutaj wydarzyło i przez chwilę Twitter przestał być responsywny i po prostu rozłączyło pokój, wyłączyło aplikację, także zaraz pojawi się Zizu i będziemy kontynuować. Jeszcze raz wspominam o tym, że niestety, ale nas rozłączyło. Dobra, Zizu nie ma, nie wiem, czy na pewno będzie za chwilkę, natomiast tak jak, nie wiem na czym skończył Sławek, bo szczerze mówiąc mi wyrzucił aplikację, natomiast kończąc ten wątek sportowy, to myślę, że to będzie duża weryfikacja, tak jak i dla trenera, dla właściciela również, bo na pewno jest to jakieś wyzwanie, podejmując takie, a nie inne decyzje. Ale też między innymi dla dyrektora sportowego, który na pewno będzie musiał się wykazać, będzie miał na pewno większe możliwości wykazania się, tak mi się wydaje, finansowe przede wszystkim i myślę, że mając większe możliwości kontraktowe czy transferowe, powinien pokazać ciut więcej niż do tej pory. I być może gdzieś ten faktor, taki faktor, który mówi o tym, że nie stać nas na nic, być może był tym kluczowym, który nie pozwalał nam budować drużyny takiej, jaką byśmy sobie życzyli. Nie wiem, dlaczego Sławek dołączyć nie może. Już postaram się go zaprosić, dajcie mi sekundkę, proszę. Mocniejszy Sławek, niestety, ale widzę, że jesteś, niestety, ale wyrzuciło pokój. Aplikacja została zwieszona, klątwy egipskie, także no niestety musiałem odpalić pokój na nowo. Halo, halo, jesteś? Tak, tak, jestem. No niestety, no Twitter nie jest doskonały, jak wiecie. Straciłem wątek, mówiłem o tym, że potrzebny balans, zanim utraciliśmy połączenie z Twitterem. I takie właśnie odnoszę wrażenie, że ten balans w pewnym momencie został zachwiany w naszym klubie. Tak jak mówiłem wcześniej, że pierwsza drużyna według mnie jest kołem zamachowym wszystkiego, tak, i łatwiej jest wykonywać inne rzeczy, jeżeli pierwsza drużyna wygląda dobrze. Z tego, co dzisiaj pan Tomasz powiedział na konferencji prasowej, to powiem szczerze, że ja osobiście byłem zszokowany, że poprzedni zarząd zaproponował dwa następne sezony walkę o utrzymanie, a dopiero w trzecim sezonie walkę o miejsca 5-9. Uważam, że my mamy na naszym stadionie coś tak unikalnego, co trzeba naprawdę pielęgnować.
i uważam, że jeżeli nasz klub popadłby swojego rodzaju szarzyznę, nazwijmy to przeciętniactwo takie, to mogłoby zaszkodzić temu wszystkiemu, co może nie tyle, co zostało zbudowane, bo nikt tego nie zbudował, to po prostu powstało dzięki nam, dzięki kibicom. Nikt nie może sobie przypisać tutaj, że tak powiem, sukcesu, bo po prostu to powstało od nas wszystkich, od wewnątrz, tak? Wszyscy kibice zbudowali tą społeczność, którą teraz mamy. Pewno jest to też dzięki temu, że wielu kibiców, którzy przychodzi dzisiaj na stadion, przyprowadza swoje dzieci, wnuczki, krześniaków, krześnice i tak dalej, to są ludzie pamiętający sukcesy i z lat 80., i z lat 90. I to też zawdzięczamy tym ludziom z tamtych czasów, że dzisiaj mamy to na widzewie, co mamy. Natomiast mam nieodparte wrażenie, że jeżeli my byśmy naprawdę faktycznie bili się heroicznie o utrzymanie w dwóch najbliższych sezonach, to mogłoby to takiego zwykłego, szarego kibica zniechęcić już, tak? I cieszę się, że właściciel też to dostrzega, że właściciel dzisiaj jasno dał do zrozumienia, że drużyna musi zostać wzmocniona, że jedynka to jest priorytetem, że sport jest priorytetem, no bo pamiętajmy, jesteśmy klubem sportowym i w klubie sportowym sport musi być najważniejszy. Oczywiście wszelkie eksele palące się na zielono też są istotne. Absolutnie tutaj nie namawiam do tego, żeby nasz klub zadłużał się w jakiś sposób, czy żył ponad stan na zasadzie zastaw się, a postaw się, bo pewno wielu z nas też doskonale pamięta czasy, gdy nie było nawet ciepłej wody w szatni na Widzewie i różne tutaj problemy. Ja powiem wam tak szczerze, z własnej perspektywy, że ja od wielu lat nie przywiązuję się już do ludzi, którzy są w Widzewie. Tak sobie popełniłem takiego tweeta jakiś czas temu, że jestem przede wszystkim kibicem Widzewa Łódź. Nie jestem kibicem piłkarzy, nie jestem kibicem działaczy, jestem kibicem klubu Widzew Łódź. W swoim życiu przerobiłem kibicowskim wielu już działaczy na Widzewie, wielu prezesów, wielu piłkarzy, wielu trenerów i chyba ostatnim takim człowiekiem, nazwijmy to Widzewa, który moje serce bardzo krwawiło, który opuścił nasz klub, to był Mirek Szymkowiak. Po Mirku Szymkowiaku już nigdy więcej nie angażowałem się emocjonalnie ani w piłkarzy, ani w działaczy. Zawsze patrzę tylko i wyłącznie na dobro klubu, nie na dobro jednostki. Klub jest wartością nadrzędną w mojej ocenie i to dobro Widzewa, a nie poszczególnych jednostek jest najważniejsza. I zawsze oczywiście kibicuję ludziom, którzy w tej chwili, w danym momencie prowadzą ten nasz klub i dla mnie obojętne naprawdę jest, kto jest prezesem, kto jest właścicielem. Jeżeli ci ludzie w mojej ocenie prowadzą klub do rozwoju, do progresu, to ja zawsze im przyklasnę, a jeżeli widzę jakieś rzeczy, które według mnie są niedobre, to zawsze to mówię głośno i wyrażam po prostu swoją opinię. No i myślę, że ten wątek sportowo-sportowy możemy tak zakończyć. Oby te wszystkie transfery in i out były pozytywne, żeby tych plusów było jak najwięcej, żeby drużyna dostała pozytywnego kopa no i tyle. I myślę, że kolejnym tematem najważniejszym i poza tym, który się wydarzył dzisiaj, to jest zwolnienie, pożegnanie prezesa Dróżdża. Może tak chronologicznie zacznijmy od tego, czyli w nocy pojawia się pismo, chyba przed godziną pierwszą. Akurat miałem przyjemność zobaczyć to zaraz przed snem. Byłem jednym z pierwszych, który to zobaczył, także wszędzie, wszem i wobec o tym wspomniałem jeszcze przed snem, także już tak teraz na poważnie, to może ktoś też będzie chciał się wypowiedzieć na ten temat, bo tutaj o sporcie my żeśmy porozmawiali, ale zachęcamy Was
chociażby w tym temacie, czy w tym, który wydarzył się dzisiaj, czyli decyzja pana Stamirowskiego z nowym zarządem, to jeżeli byście chcieli i macie ochotę zadać pytanie, bądź pogadać przede wszystkim o tym w swoim gronie, to was zapraszamy jak najbardziej do zabrania głosu. Także jak oceniacie przede wszystkim ten ruch? Dzisiaj już wiemy, że pewne ustalenia między panem Stamirowskim a panem Dużym, nawet po tej decyzji, były inne. Miało być najpierw komunikat z rządu, ale prezes Dróż, jak to bywało w jego przekonaniach, to zawsze on musiał mieć ostatnie bądź pierwsze słowo. Tak było też tym razem. Prezes wystosował pewne pismo w nocy do kibiców z podziękowaniami i tak dalej, i tak dalej. W mojej ocenie, myślę, że już można o tym mówić głośno, bo jest to typowe granie pod siebie. I ja osobiście, zresztą napisałem to parokrotnie, że jestem zadowolony z tej decyzji. Uważam, że ta relacja, ten związek nie miał już żadnego sensu. Oczywiście uważam też, że parę rzeczy w Widzewie było zrobionych nieźle i za to trzeba podziękować. Natomiast być może nie była to popularna decyzja do momentu, kiedy pewien pan w postaci pana Stamirowskiego wyjaśnił przyczyny takiej, a nie innej decyzji i co za tym idzie konsekwencjami, jakie były w postaci tego, że prezes został zwolniony. Natomiast nie było to popularne, bardzo dużo ludzi wręcz ubliżało mi i podobnym ludziom z podobnym zdaniem jak ja, tylko dlatego, że mamy inne zdanie, niekoniecznie być może popularne, natomiast ja osobiście jestem zadowolony, uważam, że w żadnym kierunku dobrym to już nie mogło pójść, za dużo konfliktów, za dużo rozdartych ran, za dużo niedomówień, za dużo przede wszystkim komunikacji typowo prywatnej takiej na Twitterze. Uważam, że stanowisko prezesa, tym bardziej takiego klubu, oczywiście fajnie, gdzie prezes się o tym wypowiada, oczywiście fajnie, gdzie prezes potrafi w pewien sposób utrzymywać na jakimś pewnym poziomie komunikację z kibicami, ale uważam, że też to za dużo to niezdrowo i tutaj były prezes już Dróż przegiął wajchę za bardzo w drugą stronę, gdzieś się zagalopował w pewnych kwestiach. Też oczywiście jakby na pewno trzeba powiedzieć o tym, że wizja prowadzenia klubu czy zespołu jest kompletnie niekompatybilna z tym, jak wyobraża sobie tworzenie klubu pan Stamirowski. Tutaj trzeba wspomnieć też na pewno o tych niedoszacowaniach, a być może niedoszacowaniach, jeżeli chodzi o budowę ośrodka. Była mowa o 25 milionach. Oczywiście każdy wie, że inflacja, materiały są coraz droższe i tak dalej, natomiast jest tutaj 100% przebitka tego, co było zakładane, bo mowa o 45 milionach. Na wszystkim oszczędzamy, aczkolwiek właściciel powiedział, że to nie jest tak, że Widzewa nie stać. Także jakby pan Stamirowski ma pewne ambicje, chciałby, żeby ten Widzew w pewien sposób się rozwijał, powoli z sezonu na sezon wchodził na poziom coraz to lepszy. Nie mówimy oczywiście o Mistrzostwie Polski, ale żeby to był zespół konsekwentnie rozwijany. Wizja prezesa Dróża była taka, żeby zespół walczył o utrzymanie przez dwa następne sezony, co w mojej ocenie jest jak na taki budżet, jak na taki klub, dramatyczną decyzją i wizją i bardzo się cieszę z tego, że taka decyzja została podjęta. Ja jestem człowiekiem, który zawsze ma swoje zdanie i nie obchodzi mnie poklask innych tutaj osobników twitterowych, którzy jakby idą za masą i za tym, co gdzieś tam się powiedziało, a nie do końca to wszystko ma związek z prawdą. Zawsze kibicuję Widzewowi, zawsze kibicuję ludziom, którzy chcą dobrze dla Widzewa. Uważam, że pan Stamirowski jest takim człowiekiem, uważam, że włożył swoje pieniążki. Wygląda na człowieka konsekwentnego, wygląda na człowieka spokojnego, który podejmuje decyzję po głębokim przeanalizowaniu i uważam, że taka decyzja z prezesem Dróżem również została podjęta, bo gdyby nie, to myślę, że prezes Dróż już dawno by tym prezesem nie był, ale myślę, że pan Stamirowski po prostu dawał szansę, żeby to wszystko gdzieś tam wyciągnąć na prostą, bo sprawia wrażenie człowieka, który jednak zawsze gdzieś tam widzi światełko w tunelu, że pewne rzeczy można po prostu lepiej zorganizować, czy każdy popełnia błędy i te błędy można naprawić. Tutaj czar goryczy się przelała, jakiś tam podobno konflikt z trenerem. Pewnie coś tam na rzeczy musiało być.
Ja w takiej sytuacji, jeżeli mam wybór, to wybieram trenera, bo przypomnijcie mi, kiedy ostatni raz dwa sezony z rzędu mieliśmy tego samego trenera, a być może nawet i trzy, na to się zapowiada. Prezesa oczywiście też nie mieliśmy długo w miarę normalnego, ale w mojej ocenie był to prezes, który, tak jak to ładnie, pięknie spuentował pan Stamirowski, który bardziej dzielił niż łączył. A Widzew to był zawsze klub rodzinny, bez względu na wiele problemów w swojej historii. I ja bardzo, bardzo, bardzo cieszę się z takiej decyzji. Jeżeli chodzi o decyzję nowego zarządu, to oczywiście o tym porozmawiamy. Także jeżeli ktoś chce zabrać głos na temat tego, co się wydarzyło parę dni temu i co ma konsekwencje w dniu dzisiejszym, to zapraszam. A teraz dawaj, Sławek, ty. No, jak już tutaj mówiłem wcześniej, lubię oceniać rzeczy, które się wydarzą, lubię oceniać fakty, a nie plotki. Zawsze sobie czekam na rozwój wypadków i nie pod wpływem jakiegoś impulsu, tylko pod wpływem tego, co się wydarzyło, lubię oceniać. I co mogę powiedzieć? Przede wszystkim powiem to, że po dzisiejszej konferencji pewnie każdy z Was widzi dobitnie, że te wizje na Widzew się rozjechały totalnie, tak, między właścicielem a prezesem, więc uważam, że właściciel ma pełne prawo do dobierania sobie takich pracowników, jakich uważa za stosowne i jacy pasują do jego wizji budowania i rozwoju klubu. To jest święte prawo właściciela. A my jako kibice mamy święte prawo oceniać też ruchy właściciela. To nie jest tak, że właściciel to jest człowiek nieomylny, to jest człowiek, który ma monopol na prawdę, to jest człowiek, który ma monopol na Widzew i pewnie my jako kibice będziemy sobie obserwować rozwój naszego klubu. Uważam, że każde zmiany dokonywane są podszyte chęcią zmian na lepsze, tak? Jeszcze się nie spotkałem, żeby ktoś chciał zmienić na gorsze, tak? Więc ufam właścicielowi, że po głębokiej analizie doszedł do wniosku, że te wizje są tak niespójne ze sobą, chodzi mi tutaj właśnie o właściciela i prezesa, że dalsza współpraca nie może mieć miejsca po prostu. I podjął taką, a nie inną decyzję. W tej chwili oczywiście stoję za właścicielem, bo takie jest jego prawo. Natomiast tak jak mówiłem, wnikliwie sobie będę obserwował rozwój naszego klubu i sukcesywnie oceniał, tak, jak te zmiany przełożyły się na rozwój naszego klubu, czy faktycznie to są zmiany na lepsze, czy nie. Myślę, że funkcjonowanie w takim układzie, gdzie właściciel ma zupełnie inne spojrzenie niż prezes, no nie mogło się udać i tutaj absolutnie stoję po stronie właściciela, że taki ruch wykonał. Tak jak mówiłem wcześniej, ja już się dawno nie przywiązuję do ludzi, którzy są w naszym klubie, więc w swoim życiu przerobiłem tylu już działaczy, że dla mnie to nie jest żadna nowość i naprawdę nie podchodzę do tego w żaden sposób emocjonalnie. Pewno ci starsi kibice mają podobnie jak ja, tutaj było tylu prezesów już, tylu działaczy, tyle rzeczy się w naszym klubie wydarzyło, że to, co teraz się dzieje przy tym, gdzie w końcówce lat 90. czy w latach 2000. człowiek musiał być ekspertem od wszystkiego w naszym klubie tak naprawdę, bo wszystko było ważniejsze niż sport. Takie zawirowania, nazwijmy to, jakie są teraz, to jest mały pikuś w porównaniu do tego, co było kiedyś. Po owocach, jak to ja mówię, poznamy, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Troszeczkę nam właściciel dzisiaj naświetlił sytuację, jak to wszystko wyglądało z jego perspektywy oczywiście. W moim odczuciu, jako kibica wieloletniego, wizja dwóch następnych sezonów walki o utrzymanie też była nie do przyjęcia, absolutnie. Nie jesteśmy aż tak biednym klubem, jak to nam przedstawiano, żeby Widzew miał się bić naprawdę tylko i wyłącznie o byt w lidze. Myślę, że z takim budżetem możemy myśleć o tym, żeby spokojnie, bez większych zawirowań w tej ekstraklasie być. A jak wiemy, pewnie historia piłki uczyła nas niejednokrotnie, że
To, że mamy mniejszy budżet od niektórych klubów, nie znaczy, że nie możemy z nimi rywalizować. Czasem operatywnością, tak zwanym know-how i innymi rzeczami można naprawdę nadrobić duży budżet. Zresztą nasz klub pokazał to w niższych ligach, że posiadanie dużych pieniędzy niekoniecznie musi iść w parze z wynikiem sportowym i w sumie każdą kasę można przepalić. Tak? Sztuką jest jednak efektywnie wydawać te pieniążki i na to liczę. W mojej ocenie prywatnej też to będzie test, oprócz oczywiście testu dla trenera, który pod koniec lipca rozpocznie trzeci sezon pracy w naszym klubie i miejmy nadzieję, że jak tutaj wspominaliśmy wcześniej, że wyciągnie wnioski i ta jego praca przyniesie wymierne efekty i ta ciągłość. To też bardzo jestem ciekawy, jak będzie wyglądać to okienko transferowe letnie. Bardzo jestem ciekawy pracy dyrektora sportowego Wichniarka i też mam takie nieodparte wrażenie, że to będzie też swoisty test dla dyrektora sportowego, z jego operatywności, z jego rozeznania rynku, z jego, nazwijmy to po piłkarsku, czutki i nosa. Dzisiaj na tej konferencji w mojej ocenie właściciel wypadł bardzo dobrze, był rzeczowy, konkretny, bardzo podobała mi się ta konferencja, bardzo podobało mi się jego wystąpienie. Nie owijał w bawełnę, nie opowiadał bajek, powiedział wszystko tak, jak według niego wygląda rzeczywistość. I ja to kupuję, ja się pod tym podpisuję, ja wierzę właścicielowi. Aczkolwiek, tak jak podkreślam, nie patrzę nigdy na świat w różowych okularach, tak samo nie patrzę na właściciela pana Tomasza Stamirowskiego ślepo, tylko będę po prostu patrzył na realne działania klubu. Tak? Co do wyboru nowego zarządu, pewnie tutaj sobie nowego starego można powiedzieć, tak? Bo tylko rangę wiceprezesa zyskał tak naprawdę Maciej Szymański, którego znamy tutaj już od kilku lat działalności w naszym klubie. Budował tutaj od podstaw, można powiedzieć, akademię. Teraz będzie w randze wiceprezesa, będzie odpowiadał za rozwój sportu szeroko pojętego w naszym klubie, za rozwój infrastruktury sportowej dla akademii i pierwszej drużyny. Bardzo jestem ciekawy, jak sobie poradzi Maciej Szymański. Mam duże oczekiwania w stosunku co do jego osoby. Bardzo mocno mu kibicuję. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że mamy nowego, starego prezesa. Teraz już nie w randze wice, tylko prezesa, nazwijmy to kolokwialnie, pełną gębą, czyli Michał Ryt, który jest w naszym klubie już od kilku lat. Przypominam, że Michał Ryc był w zarządzie pana Szora, w zarządzie pani Pajączek i w zarządzie ostatniego prezesa pana Drużdża. Dzisiaj, jak to mówił nasz legendarny piłkarz Zibi Boniek, Michał Ryc dostał rower, więc niech pedałuje. Bardzo jestem ciekawy tej prezesury. Na pewno wielu miało jakieś tam mniejsze lub większe zastrzeżenia co do pracy pana Rydza w Widzewie. Według mnie cały czas tą kością, czy tam ością w gardle stoi ten sklep nasz nieszczęsny, który według wielu mógłby naprawdę wyglądać dużo, dużo lepiej. Zobaczymy, jak sobie poradzi pan prezes Rydz. U mnie ma czystą, białą kartkę. Zawsze lubię oceniać ludzi z ich pracy. Odkreślam grubą kreską, jak to w naszym pięknym kraju tradycja, to co było. Czekam na efekty jego pracy, teraz samodzielnej, nazwijmy to już. Jeżeli chodzi o wątek prezesa Drużdża, no to też zgadzam się z tym, że tutaj, jeżeli nie ma spójnej wizji, no to innego wyjścia jak pożegnanie się nie ma. No, tak to wygląda i tak to wygląda na co dzień w waszych firmach i tam, gdzie pracujecie. Jeżeli właściciel nie jest zadowolony z tego, jak menadżer prowadzi firmę, sklep, bez znaczenia co tak naprawdę, to mimo tego, że w pewien sposób sukces jest
sukcesem jest to, że jakby konkretne cele zostały osiągnięte, ale sposób, w jaki to było osiągnięte, nie do końca właściciela satysfakcjonuje, to wtedy podejmuje się taką decyzję i być może to jest kontrowersyjne dla wielu tutaj wielbiących byłego już prezesa, natomiast tak jak Sławek powiedział, ja się z tym zgadzam. Uważam, że jest to dobra decyzja i po prostu nie było już perspektywy na dalszą owocną współpracę, a każdy doskonale sobie zdaje sprawę, że być może miasto, na pewno miasto nie ma czystych rąk i tutaj wiele rzeczy było w nieładny sposób rozegranych, ale myślę, że też tutaj osoba byłego prezesa też w pewien sposób na to wpływała negatywnie, a że klub będący w Łodzi, taki duży klub jak Widzew, no jednak musi mieć jakąś kooperację z miastem, no nie wyobrażam sobie, żeby Widzew był całe życie w konflikcie z miastem, jest to nie do przyjęcia i tylko to się będzie negatywnie odbijać, więc taka decyzja nie inna, jeżeli chodzi o prezesa już nowego, starego prezesa Rydza, no to tak naprawdę nie jestem do końca zadowolony z tej decyzji, bo uważam, że wiele rzeczy nie zostało zrobionych. Uważam, że wiceprezes Rydz wtedy miał wystarczająco dużo możliwości do zmian w Widzewie, chociażby sklep, czy kiedyś wspomniane nowinki technologiczne i tak dalej, i tak dalej. Jest dużo takich rzeczy, które do dzisiaj nie zostało zrobione. Tutaj mniejszych bądź większych rzeczy, no bez znaczenia. Natomiast już dzisiaj napisałem, że być może i mam nadzieję, że jest tak, że właściciel, pan Tomasz, widzi coś albo wie coś, czego nie wiemy my tak naprawdę i nie widzimy, postronni kibice. I tym się kieruje w tej decyzji, że jeżeli prezes był zwolniony przez pana Tomasza i widział coś, czego większość kibiców nie widziała, to też wierzę i należy z mojej strony wierzyć w to, że też jest coś, co widzi pan Tomasz i po prostu podjął taką, a nie inną decyzję, bo na ten moment po prostu wydaje się najlepsza. A jeżeli chodzi o samego prezesa Rydza, no to mam nadzieję, że w końcu też pokaże, że potrafi ciut więcej niż do tej pory i być może taka rola będzie mu służyć i też służyć oczywiście on sam sobie Widzewowi, bo w sumie wszystko tak naprawdę o to w tym chodzi no i chciałbym, żeby w końcu poszło to w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że miasto i inne podmioty, sponsorzy nie będą mieli awersji do tego, że prezesem został Michał Rydz, z racji tego, że współpracowali razem z prezesem Drużem. Mam nadzieję, że dostanie białą kartę do napisania swojej historii, miejmy nadzieję, że pozytywnej. I zresztą jestem przekonany, chyba wy też, że umówmy się, pan Stamirowski raczej konsultował nie tyle sam ze sobą, ale na pewno gdzieś tam pewnie wysłuchał też głosów zewnętrznych, jeżeli chodzi o wybór prezesa, jak będzie postrzegany, jak nie będzie postrzegany Michał Rydz w środowisku. Na pewno jakiś tam wywiad zrobił, jestem o tym przekonany, bo nie wierzę i wręcz jestem przekonany o tym, że pan Stamirowski jest na tyle inteligentnym facetem, że raczej nie wskoczyłby drugi raz na tą samą minę, więc mam nadzieję, że tutaj po prostu będzie dużo lepiej, a jeżeli chodzi o Macieja Szymańskiego, no to ciężko cokolwiek mądrego powiedzieć. Tak naprawdę jest to awans niewątpliwy, tak samo jak w przypadku tutaj Michała Rydza, natomiast chyba Maciej Szymański dzisiaj napisał, znaczy nie chyba, tylko na pewno, że na kilka tygodni znika, że nie będzie się tu pojawiał. Też tą informację dzisiaj potwierdziliśmy, bo był taki pomysł, żeby zaprosić pana Szymańskiego do programu, ale wiemy, że to się wydarzy dopiero po jakimś czasie, więc pewnie będzie skupiał się na tych kwestiach tutaj organizowania być może z tym ośrodkiem i tak dalej. Ciężko to ocenić na ten moment. Zobaczymy, jak to będzie połączone z kwestią Akademii i tak dalej. Z tego, co chyba słyszeliśmy dzisiaj, te środki z Akademii mają być, nie pamiętam chyba, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale
Derdzikowski. Pan Derdzikowski napisał o tym, że te środki z Akademii będą w pewnym stopniu przesunięte też na pierwszą drużynę, co uważam za dobry ruch, bo chyba o tym wspominaliśmy też parokrotnie, że ta Akademia jeszcze nie jest w stanie dać nam takich owoców, jakie byśmy chcieli, jakie by cała rzesza kibiców oczekiwała, jednak pierwsza drużyna na pewno jest w pewien sposób zaniedbana, więc myślę, że bez dwóch zdań to jest dobry ruch, także to tak jak Sławek powiedział, na pewno będziemy ich oceniać po jakimś czasie i myślę, że pan Ryc się tutaj pojawi w Widze Fredrum w najbliższym czasie. No, nie ma takiej możliwości, żeby prezes się nie pojawił, chociaż nie było go nigdy u nas, bo zawsze był prezes Drusz, natomiast no teraz wyjścia nie będzie i mam nadzieję, że po sezonie uda się taką rozmowę zorganizować. Zobaczymy, jak nowy prezes się ustosunkuje do tego wszystkiego, co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich miesięcy i jak on przede wszystkim siebie widzi. No, na pewno wiele się dowiemy z tej konferencji przedstawiającej nowy zarząd, ale wiadomo, że rozmowa w pewien sposób przygotowana, rozmowa z kibicami na żywo, to jest zupełnie inna para kaloszy i to jest zupełnie inny tryb rozmowy, także myślę, że z takiej rozmowy dużo więcej ciekawych wniosków można wyciągnąć. Widzę, że Piotrek, fanatyk Dominika Kuna się zgłosił, także dopuszczę cię, Piotrku, i zapraszam. Cześć, kibice Widzewa, kochani, najlepsi, którzy się nie kłócą. Fajnie, że dostałem głos od Patryka, kto utrzymał nasz zespół w Ekstraklasie, to wiadomo. Wiadomo, jeden piłkarz, który strzelił bramkę i utrzymał. To tak humorystycznie, bo ostatni mecz, no to wszyscy się snuli i też widać, że Dominik nie dojeżdżał, nikt nie dojeżdżał i to jest w ogóle no, padaczka, także to zobaczymy, jak oni się pożegnają, jak ta cała sytuacja z tą zmianą wpłynie po prostu na drużynę, czy to w ogóle będzie miało jakiekolwiek przełożenie na mecz z Koroną, nic, zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o zmianę prezesa, znaczy no tutaj jeszcze jakby kocząc, no to oczywiście Runda, jeszcze raz zgodzę się z wami całkowicie, że to nie było transferu, zima przez pana i takie trochę, można powiedzieć, dziadowanie tym, że nie stać nas na nic, tak, i kurwa jakieś tam Warty Poznań i inne jakieś Stali Mielec i Piasty, to są w ogóle o wiele przed nami kluby i super, tak, na pewno. Więc to takie trochę dziadowanie, bo ja wiem, rozumiem, że to z pokorą i tak dalej, nie ma co gadać, bo to pierwszy sezon w Ekstraklasie i trzeba też to docenić, natomiast no takie zrypanie po prostu takiego kapitału, że my żeśmy tak zjechali, to jest po prostu no, przede wszystkim wina transferów i tyle. I zobaczymy, rzeczywiście szumnie zapowiadana jest taka dość duża ilość transferów. Ja bym sobie życzył tak naprawdę, pewnie jak wy też, no okej, okay, im więcej jak przyjdzie tych zawodników, tym pewnie będzie lepiej, większa rywalizacja i tak dalej, natomiast no, na te kluczowe pozycje oczywiście chcemy, żeby to byli zawodnicy, którzy naprawdę zrobią różnicę, tak, nie jakiś kolejny ktoś, jakiś no name podpisywany w jakimś tam hotelu, gdzie nikt nie może dojrzeć nikogo, tylko po prostu ktoś, gdzie rzeczywiście trzeba to zrobić po cichu, bo to jest ktoś znany i no, nie bójmy się powiedzieć, tak, jak pokroju Bartka, czy kogoś innego znanego, czy to z Ekstraklasy, czy skądkolwiek indziej, ale to musi być znacząca postać, charakterna stąd. Natomiast dobra, tyle, zobaczymy co będzie, możemy sobie tutaj gadać, jak nic nie ma jeszcze. Natomiast to, co się stało, zmiana prezesa w mojej ocenie, nauczyliśmy się, i te eksperymenty się nie udały, jeśli chodzi o prezesów, którzy są spoza całkowicie środowiska, spoza Łodzi, jakaś po prostu pani Pajączek pojawiająca się znikąd z Legnicy, potem po prostu Zagłębia, pan, no, znaczy ja oczywiście nie ujmuję, bo to też trzeba
dość dużą różnicę tutaj zauważyć między panią Pajączek a panem Drużem. Różnego rodzaju sytuacje, które gdzieś tam zostały unormowane w klubie. Wiele różnych inicjatyw i nie wiem, no jakichś takich spraw organizacyjnych, których w ogóle nie było, a które powstały i to tam powiedzmy gdzieś tam, no to w ogóle jest przepaść między tymi dwoma osobami. Natomiast no, ta konfliktowość to jest po prostu to coś okropnego było, tak? No niestety, ale taka jest prawda i dla mnie to był jeden z głównych przyczyn, tak? Jakieś tam gdzieś alkomaty na VIP-ach, wysyłanie jakichś po prostu faktur na jakieś śmieszne kwoty do sponsorów. No, tutaj jest głównie tak bardzo, no i też udzielanie się gdzieś tam na Twitterach, bieganie z tym, odśnieżanie po prostu boiska pod Kanał Plus i tak dalej. No, ja nie wiem, jakieś takie dowartościowywanie się, żaden prezes. Nie, no tak, no po prostu prezes klubu. Ja wiem, jak od czasu do czasu, bo też nie można powiedzieć, niektórzy prezesi gdzieś tam coś napiszą, powiedzą. Natomiast no, takie parcie na szkło, gdzieś chodzenie z drużyną po boisku, no to dużo takich było po prostu zagrań PR-owskich, które bardzo negatywnie po prostu wpływały na wizerunek. A nie oszukujmy się, wszyscy prezesi z poważnych firm, dyrektorzy czy ktokolwiek znaczący, czy to w mieście, czy to gdzieś tam ktoś, kto by chciał wesprzeć klub, no to no, przy takich rzeczach to ja się nie dziwię, że oni nie chcieli rozmawiać, tak? No, skoro to wszystko było takie skłócone, to nie może być tak, że po prostu kłótnie i kłótnie i kłótnie i kłótnie. To jest, myślę, że pan Stamierowski też tego dzisiaj nie powiedział oficjalnie, natomiast no, te ostatnie wydarzenia gdzieś tam na meczu z Górnikiem to już przelały tak czarę goryczy, że ja się nie będę wypowiadał jakoś mega negatywnie na temat pana Drużdża, natomiast pewne po prostu zachowania nie przystoją ludziom na takich pozycjach jak prezes. No, to jest w ogóle pewne rzeczy po prostu się robi w ciszy i tyle. No okej, no są chwile, gdzie trzeba gdzieś tam się wypowiedzieć, natomiast no cóż, no ja generalnie cieszę się jak wy, że tak się stało. Tu musi być ktoś ze środowiska, musi być ktoś, kto zna wszystkie jakby środowiska tutaj łódzkie, wie w co wchodzi. I uważam, że pan Stamirowski to już się nauczył, w ogóle cała społeczność nauczyła się tymi ludźmi z zewnątrz, że to no niestety nie jest nic dobrego na przyszłość i zobaczymy, co z tym Michałem. No oczywiście no, gdzieś tam będzie patrzone na niego przez perspektywę, że był wiceprezesem i tutaj z Mateuszem razem wiele inicjatyw i rzeczy robili. Natomiast no cóż, no będzie musiał, nie wiem czy taka będzie jego jakby polityka, no bo to jednak bycie prezesem to jest też trochę jednak silna ręka i pokazanie trochę siebie, jaki on będzie, jaki on ma charakter, jak on będzie to wszystko prowadził. No i mam nadzieję, że po prostu w pewnych rzeczach mocno się odetnie i będzie się zachowywał zupełnie inaczej, tak? Zupełnie inaczej. Zobaczymy, jak to będzie. Tak jak tutaj Zizu powiedział, też daję carte blanche każdemu. Jestem przekonany również, że pan Stamirowski też wie, co robi. Druga rzecz, że no, że nie ma, tak jak powiedział dzisiaj, to prezesi nie rosną na drzewach, tak? Tu można znowu kogoś z zewnątrz szukać, gdzieś tam po jakichś klubach, w Motorach Lublin i innych, którzy skłócają środowiska i tak dalej. Generalnie prezesi nie są za bardzo, no zobaczcie, no, w tym z Łazienkowskiej klubie, no to chyba tego kręciołka to tam delikatnie mówiąc też nie za bardzo lubię. Tylko, że tam jest kasa, tam jest zupełnie inny temat. Dobra, o nich nie gadajmy. W każdym razie no zobaczymy, co się zadzieje. Tak jak mówię, fajnie, że Dominik nas utrzymał. Także pozdrawiam wszystkich i trzymajcie się. Cześć. Dzięki, Piotrek. No co, no, trudno się nie zgodzić. Ja myślę, że mimo wszystko
po tych słowach pana Tomasza dzisiaj na pewno wielu kibiców, nawet tych najbardziej zatwardziałych kibiców prezesa Drożdża, pewnie oczy otworzyło. Niektórzy wiedzieli więcej, niektórzy wiedzieli mniej, niektórzy nie wiedzieli nic, niektórzy wiedzieli wszystko. Nie ma osób idealnych, tak jak my nie jesteśmy idealni, prezes Drożdż nie był idealny, ani pan Stamirowski nie jest idealny. Natomiast no, trzeba sobie powiedzieć, że pewne proporcje zostały zachwiane. Wielu, przynajmniej z mojej perspektywy, sprawiało ludzi wrażenie, że to prezes Drożdż jest właścicielem, a pan Stamirowski musi się słuchać, a to raczej nie tak powinno wyglądać. I dlatego myślę, że to była pierwsza taka konferencja, gdzie właściciel tak kategorycznie, stanowczo powiedział, oczywiście w swoim stylu, na spokojnie, natomiast kto potrafi słuchać ze zrozumieniem, to na pewno zrozumiał, że między słowami, co ma do przekazania tak naprawdę, po prostu grzecznie, ale jednak konkretnie swoją perspektywę na tą całą sytuację, dlaczego taka, a nie inna decyzja. I uważam, że być może nie wszyscy są zadowoleni do końca, być może z nowym zarządem. No natomiast czasami tak jest, że w pewien sposób pewne osoby są jakby troszkę uwiązane w tej sytuacji. Mam nadzieję, że tak jest i że tutaj pewne pokłady energii, pomysłów i pokłady chęci do pracy i robienia troszkę szybciej pewnych rzeczy, które można by było zrobić szybciej, się pojawią i prezesi nowi, starzy dostaną od nas, od zarządu, od właściciela, dostali tak naprawdę czystą kartkę, no bo dostali takie funkcje, jakie dostali, więc zakładam, że pan Stamirowski po prostu taką decyzję podjął, myśląc o niej pewnie przez długi czas. No, powierza klub kolejny raz ludziom, którzy nie do końca, być może bardziej mówię tutaj o prezesie i wiceprezesie, czyli Michał Rys i Drożdż. No, pan Szymański raczej nikt do pana Szymańskiego zarzutów nie miał, aczkolwiek gdzieś tam ta akademia nie do końca pewnie dla kibiców spełnia nasze oczekiwania, no bo każdy chciałby jakiegoś tam zawodnika z akademii w Widzewie zobaczyć, do tego pewnie długa droga, natomiast jeżeli chodzi o Michała Rydza, no to na pewno więcej krytyki niż tych pozytywnych rzeczy. Dlatego myślę, że to jest taki czas i szansa dla niego, żeby pewne rzeczy naprawić, postrzeganie swojej postaci w Widzewie i swoich dokonań, bo na pewno było dużo szumnych zapowiedzi, natomiast tych takich konkretów w mojej ocenie było mało. I co, no nie ma co tutaj ganić ani negatywnie na to patrzeć. Ja z każdej takiej decyzji, jaka była podjęta, jaka była możliwość, że zostanie podjęta, czyli tutaj zwolnienie prezesa Drożdża, ja osobiście jestem bardzo zadowolony, uważam, że to w żadnym dobrym kierunku po prostu już nie miało prawa pójść. Mam nadzieję, że relacje z miastem, bez względu na to, co się wydarzyło z tym filmem i tak dalej, zostaną naprawione. Łódź jest specyficznym środowiskiem, specyficznym pod każdym względem i musimy być skonsolidowani, musimy pracować tak jak my, jako zwykli kibice, czy wszystkie media, jako Radio Widzew, czy Rozmowy Sportowe, czy właśnie Red Room, żeby ten Widzew był jak najbardziej spójny i żeby te wyniki sportowe, ale też finansowe szły cały czas do przodu z sezonu na sezon, bo Widzew, no nie wypada Widzewowi ani się kłócić ze wszystkimi, ani grać o utrzymanie i dlatego ja się pod tą decyzją po prostu dwiema rękoma podpisuję i mam nadzieję, że ten epizod już na dobre został zamknięty, nie będą się pojawiać kolejne jakieś tam głupie wpisy ze strony byłego już prezesa i jakby ta gierka została zakończona i mam nadzieję tylko, że słowa zostaną dotrzymane i te transfery będą, te pieniążki się pojawią, żeby ten zespół został wzmocniony i żeby większość tych programów w naszych mediach kibicowskich, które się będą pojawiać, po prostu była na wesoło i pozytywna i żeby tylko była o tych dobrych cechach i życzyłbym sobie i wam, żeby tych wojenek twitterowych było jak najmniej, bo do niczego dobrego to nie prowadzi, także ja się bardzo cieszę i mam nadzieję, że to jest początek czegoś dobrego, co zaowocuje spełnieniem w przyszłości niedalekiej czy dalekiej, ale żeby się spełniło marzeniem pana Tomasza czy naszym, czyli Mistrzostwie Polski. Ja osobiście mam takie jeszcze jedno przemyślenie,
Nawet chyba dzisiaj właściciel zauważył to na konferencji prasowej, że no w naszym kraju nie ma szkół dla prezesów, tak nazwijmy to. Nie dziwię się decyzji pana Tomasza, że mianował Michała Rydza, który jest już w naszym klubie dość długi okres czasu na prezesa i dał mu szansę realizowania się na tym stanowisku. Tak jak tutaj wspominaliśmy już i ja wspominałem, widziałem pewne, nazwijmy to, może nie błędy, ale moje oczekiwania w stosunku do osoby Michała na stanowisku wiceprezesa były ciut większe. Natomiast, tak jak mówiłem, czysta kartka, odkreślam wszystko grubą kreską, trzymam kciuki. Upatruję sobie powodzenia tej misji ze strony Michała w tym, że on w tym klubie już jest trochę, przeżył trzech prezesów już, teraz sam został prezesem. Mam nadzieję, że zebrał bagaż niezbędnych doświadczeń, tych negatywnych, wie już, których rzeczy nie należy robić, jakich błędów pewnie nie należy popełniać. Zebrał też wszystko to, co było dobre od każdego z prezesów i każdego z zarządu, więc uważam, że ma szansę teraz to wszystko wykorzystać w swojej pracy dla dobra klubu i tego mu serdecznie z całego serca życzę. Natomiast uważam, że w życiu zawsze trzeba zachować klasę i chciałem tutaj podziękować odchodzącemu prezesowi Mateuszowi Drużdżowi, bo uważam, że też nie wszystko, co robił w klubie, oczywiście było złe, było bardzo, bardzo dużo rzeczy dobrych, szereg rzeczy dobrych, zaczynając od tego, że jednak wizja klubu na awans do ekstraklasy to była wizja dwuletnia, to był plan dwuletni, udało to się zrealizować w pierwszym roku. Trzeba przypomnieć, że gdyby ten plan dwuletni się sprawdził, to teraz pewno byśmy dopiero się cieszyli z awansu do ekstraklasy. Więc jesteśmy tak jakby rok do przodu i to trzeba oddać. Szereg rzeczy też uważam, jak wprowadzenie jakiejś systematyczności w pracy od wewnątrz. Zizu, przepraszam, że ci przerwę trochę, ale wiesz co, czy byśmy się w tym roku cieszyli z awansu do ekstraklasy, to tylko zobacz, co się dzieje w pierwszej lidze. Tam, no ja tego nie przesądzam, chyba... tylko ja mówię, że to był plan dwuletni, tak? I to pamiętam. Okej. Także szereg rzeczy, które w klubie były zrobione, począwszy od prac tam biurowych, które w jakiś sposób uporządkował prezes. Natomiast co jeszcze mogę powiedzieć? Na pewno mnie osobiście, ja miałem hopla, pewno jak wielu z was wie, na punkcie brandingu naszego stadionu. Uważałem, że stadion jest zupełnie niewidzewski. To prezesowi też trzeba oddać, że udało się zrobić szereg rzeczy, żeby ten stadion był bardziej widzewski. Mam nadzieję, że prezes Rydz będzie szedł tą drogą i będzie dążył do tego, żeby ten stadion był jeszcze bardziej widzewski, bo myślę, że jeszcze sporo rzeczy można zrobić na tym stadionie, by bardziej cieszył oko kibica. Pamiętam doskonale, jak ciężko było wbić gwóźdź. Były problemy z wbiciem gwoździa. Tutaj pewne rzeczy, miałem wrażenie, udawały się nieosiągalne wcześniej, udawały się dość prosto i łatwo prezesowi Drużdżowi, za to też należą mu się podziękowania. Akcje muralowe, akcje rocznicowe, to też jest plus. Natomiast, tak jak mówię, minusy też oczywiście były, nie podobała mi się retoryka prowadzona przez prezesa, że no po prostu jesteśmy klubem bardzo, bardzo ubogim. Czasami miałem wrażenie, że jesteśmy najbiedniejszym klubem ekstraklasy. Uważałem, że taki przekaz jest szkodliwy, nawet w związku z pozyskiwaniem nowych zawodników do klubu. Bo sobie tak siedziałem, czasami zastanawiałem się, no jak ja bym był zawodnikiem i miałbym na tapecie Widzew Łódź, to bym się dwa razy zastanowił, czy przychodzi do takiego klubu, gdzie ciągle słyszę, że nie ma na nic pieniędzy. Więc uważam, że to było złe.
Jeżeli chodzi o stosunki z miastem, to ja to rozdzielam na, że tak powiem, dwa segmenty, bo ja sobie nie przypominam prezesa Widzewa, a jestem kibicem od ponad 30 lat, który by miał dobre stosunki z miastem. Zawsze miasto robiło nam pod górę, zawsze były problemy z miastem, mniejsze czy większe. Natomiast myślę, że ten konflikt eskalował już tak głęboko i tak mocno, przesadnie czasami mocno, że czasami odnosiłem wrażenie, że prezes za mocno skupia się na wszystkich rzeczach okołoklubowych, na tych różnych konfliktach mniejszych czy większych i tą energię marnuje na to, zamiast skupić się na stricte na budowaniu i rozwijaniu klubu. Uważam, że to, co zrobiło miasto z filmem, było mega naganne, to mi przypomniało czasy słusznie minione, ubeckie metody. Byłem przerażony tym, do czego może się dopuścić urzędnik miejski i tutaj zawsze stałem murem za prezesem. Ktokolwiek by nim nie był, to uważam, że to było skandaliczne zachowanie i dopingowałem mocno prezesa, żeby dochodził swoich praw i bronił swojego dobrego imienia. Natomiast uważam, że niektóre pożary, mniejsze lub większe, czy konflikty, czy jakieś zaognione sytuacje, można by było ich uniknąć przy troszeczkę większej dozie dyplomacji. Można by było wiele rzeczy gdzieś załatwić w zaciszach gabinetów, nie wywlekać na światło dzienne. I tego mi brakowało u prezesa dyplomacji. Brak większej dozy dyplomacji. Oczywiście wielu kibiców może powiedzieć, że działalność twitterowa to była fajna rzecz dla kibica, bo umówmy się, no to jest rzadko spotykane, że sternik klubu rozmawia sobie z kibicami na Twitterze otwarcie o pewnych rzeczach. Natomiast też mam wrażenie, że czasami ta granica była zbyt mocno przesunięta. Nie znam poważnego prezesa profesjonalnego klubu, który by aż w tak dużym stopniu udzielał się w mediach społecznościowych. Więc tak jak wszystko w życiu pewno, nic nie jest czarno-białe, życie ma odcienie szarości, tak samo prezesura Mateusza Drużdża też ma odcienie szarości. Ani negatywna, ani super pozytywna. Uważam, że w mojej oczywiście opinii subiektywnej, jeżeli bym miał wystawić prezesowi Drużdżowi notę szkolną, która jest używana tutaj u nas, czyli od 1 do 6, bym mu wystawił taką 4 z minusem, albo z 2, powiedzmy. 4 taką na szynach, jak to się mówiło za moich czasów. Trzeba mu podziękować za to, co było dobre. Idziemy dalej. Teraz prezesem nowym został Michał Ryt. Tomasz Stamirowski jako właściciel podjął decyzję, do których ma święte prawo. No i trzymajmy kciuki za rozwój naszego klubu. Miejmy nadzieję, że te plany, które są teraz w klubie, będą fajnie realizowane, że będziemy szli do przodu, że klub się będzie rozwijał, że Tomkowi Wichniarkowi uda się przeprowadzić fajne transfery latem, że ta drużyna dostanie nowego sznytu, takiego kopa i świeżej krwi i będziemy znowu się cieszyli w rundzie jesiennej. I wróci ta banda łysego, jak wielu nazywa, wróci tym niedźwiedzia z takim mocnym pazurem. No co tu więcej powiedzieć? Myślę, że o prezesie, o formie sportowej, o decyzji pana Stamirowskiego i o trenerze Niedźwiedziu powiedzieliśmy już bardzo dużo. Ja myślę, że na koniec, na te ostatnie 10 minut, jeżeli ktoś chciałby zabrać głos na temat tego, co powiedziane zostało dzisiaj, to zapraszam, a jeżeli nie, to myślę, że warto pogadać o tej koronie, jakie byście mieli oczekiwania względem tego ostatniego meczu. Czy gramy dalej wesołą piłkę i co się będzie działo? Kogo byście chcieli, żebyśmy spuścili? Czy może ta korona, czy może jednak Śląsk, czy ta Wisła Płock biedna? Bo ja tak sobie myślę, że w sumie za te wszystkie lata to chyba ten Śląsk bym chciał, żeby spadł. Nie wierzę, żeby wygrali na Legii na wyjeździe.
Myślę, że będą mieli bardzo ciężko. No ale też pytanie, czy Wisła sobie poradzi na wyjeździe w Krakowie, bo chyba jeżeli się nie mylę, grają na Krakowi. Natomiast jeżeli chodzi o nas, no to powiem wam szczerze, że kurczę, no nie wyobrażam sobie, żeby Widzew w końcu nie wygrał u siebie, bo to by był wstyd. Już pomijając te wszystkie decyzje z nowym zarządem, z odwołaniem prezesa drużyny i tak dalej, to już tak wracając do tego tematu sportowego, no to nie przystoi po prostu przegrać kolejnego meczu u siebie. I mam wielką nadzieję, ale też obawę, że gdzieś tam znowu nie dojedziemy. No, tak jak żeśmy wcześniej mówili, każdy się spodziewał, przynajmniej na pewno większość, że po tym utrzymaniu już pewnym w Legnicy będzie taki luzik i będzie spokój, a tutaj no, ciężko ocenić tak naprawdę, co się wydarzy, bo gramy piłkę taką mocno, bym powiedział, elektryczną. W Radomiu wręcz bym powiedział, że jak elektrycy bez papierów i no, nie wygląda to dobrze, natomiast fajnie by było pożegnać ten sezon zwycięstwem, być może jeszcze troszkę podreperować punktację i do tego pozycję w tabeli, która zawsze gdzieś tam jakieś dziesiątki tysięcy, a być może nawet jakieś może małe setki dałyby więcej im plus na koniec sezonu, więc no mam nadzieję, że trener tutaj postawi typowo pod wynik, a nie pod jakieś no, granie jak w Radomiu, bo umówmy się, no tam to był wstyd, no Sławek już powiedział. Ja pewnie bym znalazł jakiś gorszy mecz w wykonaniu, ale ten był na pewno takie top 3, więc mam nadzieję, że trener tutaj postawi typowo na zwycięstwo, żeby zadowolić publikę zwycięstwem, bo myślę, że ja wiem, że my jesteśmy przyzwyczajeni z jesieni do dobrej, fajnej gry, wesołej, wysoko ustawionych zawodników, wysoki pressing i tak dalej, ofensywa. Natomiast myślę, że w Łodzi przede wszystkim jest potrzebna radość na trybunach, uśmiech na twarzach kibiców, żeby te punkty zostały w Łodzi. Widzę, że jest Andrzej. Andrzej, witam cię. Jak chcesz coś dodać, to wal na temat, jaki ci pasuje. Powiedzieliśmy bardzo dużo, więc coś tam pewnie oczekuję. To tyle? Halo, Andrzej, jesteś? Okej. Okay. No, więc mamy ostatnie 7 minut, także no jeszcze raz zapraszam Andrzeja, bo albo złapał laga, albo coś tam się wydarzyło, także no co, no mam nadzieję z mojej strony, że te punkty będą, że złapiemy punkciki w dobrym stylu i że przede wszystkim zespół pokaże charakter, a trener nie będzie się trzymał w tym wypadku, bo tu już nie chodzi o... My doskonale wiemy, na co tą drużynę stać było jesienią. Wiemy też, na co stać ją wiosną i myślę, że najważniejsze, żeby teraz zespół zdobył 3 punkty i żeby wróciła radość z wygrywania na Piłsudskiego. Nie wiem, Andrzej ma jakiś problem z połączeniem, więc Piotrek albo Sławek, jeżeli chcecie... Miałem ewentualnie. Chciałem tylko dodać, jeśli chodzi o ten mecz z Koroną, no to... Część zawodników być może przeczuwa, część może już wie na pewno, część jeszcze mimo wszystko będzie walczyć o swoje jakby miejsce w tej drużynie. Wie na pewno, czy tam przeczuwa, to miałem oczywiście na myśli, że już zagrają ostatni raz przed naszymi kibicami. Więc taki mecz trochę w pewnych kontekstów, tak się zgodzę z tym, że fajnie by było jednak, żeby jakby Śląsk spadł. To była najlepsza opcja mimo wszystko. Natomiast no, zdecydowanie najbardziej to bym chciał, żeby jednak Widzew wygrał mecz. Natomiast no cóż, no, czy mamy argumenty, żeby jeszcze na ten ostatni mecz postawić się? No nie wiem, no oni pewnie będą robić wszystko, żeby wygrać, tak? Będą się coraz z minuty na minutę coraz bardziej odkrywać. No my nie mamy musika, żeby to wygrać, natomiast no wypadałoby chyba, no kurwa, no tyle tych porażek w tej rundzie, że to już jest po prostu wstyd, tak? Nie, ja sobie nie wyobrażam, żeby nie było remisu przynajmniej.
No okej, no być może nie będzie tych argumentów, żeby wygrać, no bo gdzieś tam zabraknie znowu poprzeczki, słupki, inne gówna. Natomiast no myślę, że remis to powinniśmy wyciągnąć, tak? No ja wiem, że oni muszą, tak? A my mamy 45 minut do młodzieżowca, jakby zakończyć ten gówniany wymóg. Więc no, na pewno będzie terpił od pierwszej. No i chyba, że tam jeszcze zjawa trochę. No i cóż, no, zakończmy ten sezon jakoś sensownie, żeby po prostu jednak było wszystko, jak to ja pracuję w sprzedaży, więc jesteś wart tyle, ile twój ostatni miesiąc. No to piłkarze też będą pewnie oceniani, jesteś wart tyle też jak twój ostatni mecz, tak? Czyli no tak jak mówię, jeżeli jeszcze komuś na czymkolwiek zależy, jeśli chodzi o piłkarzy, jeśli ktoś ma jakieś nadzieje, chce się jeszcze pokazać, no to jest ten ostatni moment, tak? Ostatni akcent tego sezonu. Zakończmy to, wiele się zmieni. Jestem przekonany przez ten okres wakacyjny. Natomiast no, nam będzie brakować, tak? Nam będzie brakować tej, nie wiem jak to tam z tą sytuacją taką, która też dzisiaj była poruszana. Mam na myśli kwestie kibicowskie, ultrasów i tam ewentualnych jakichś, no przyznam, że nie siedzę w tym i nie wiem jak to wygląda tam po stronie. Czy już jest wszystko dogadane i czy nie będzie jakichś dziwnych, nie wiem, no, po naszej stronie no, nie, bojkotów, czy jakby to nazwał. Natomiast no, zakończmy jakoś tak pozytywnie ten akcent, żeby jakby, wiesz, no tak jak mówię, będziemy pamiętać ten ostatni mecz i jedźmy na te wakacje. No, może jeszcze nie teraz, natomiast no, mam na myśli oczywiście koniec rundy i troszkę to wszystko przycichnie, nastąpi czas podsumowań sportowych i tak dalej. Natomiast jeszcze spokojnie, jeszcze jest ten jeden mecz. Pojedźmy na ten mecz, cieszmy się tą grą i tyle, zobaczmy, może się uda wyciągnąć. Życzę wszystkim wygranej w sobotę. Jeżeli ktoś się chce gdzieś spotkać na browara C5, zapraszam i pozdrawiam wszystkich. A jeszcze tutaj, nie wiem, czy Agnieszki nie ma już Mikulskiej, ale też tam gdzieś, jak ktoś jeszcze się waha w kontekście zapisania się na bieg z historią Widzewa, no to zapraszam też. Może nie ze względu na swoją Oczywiście. osobę, ale na tą inicjatywę, bo jest naprawdę fajna. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. Dokładnie. Ja pamiętam, że obiecałem, że będziemy to reklamować. Tych Red Roomów ostatnio nie było, natomiast jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby ci, co mogą, ci, co chcą się sprawdzić, a przede wszystkim sobie spędzić miło czas, to zapraszamy do zapisania się na ten bieg z widzewską historią. Na pewno będzie fajnie jak co roku, także mały komunikat. No i co tu dużo powiedzieć? No, powiedzieliśmy już tak dużo, że ciężko jest cokolwiek no, mądrego jeszcze powiedzieć. Mogę tylko ze swojej strony powiedzieć, że na pewno teraz po sezonie będą się pojawiać ludzie związani z Widzewem na Red Roomie. Daty będą pewnie podawane z czasem, ale na pewno takie spotkania tutaj z wami będą miały miejsce. Także myślę, że będzie ciekawie. Na pewno będziemy chcieli zaprosić każdego zainteresowanego tym zamieszaniem w najbliższy zamieszaniem, które miało miejsce na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, że tygodni. Na pewno będziemy chcieli zaprosić pana dyrektora sportowego w którymś momencie sezonu, może przed sezonem raczej, żeby pogadać o tym, jak to wszystko będzie wyglądać i tak dalej. No i co tu jeszcze można powiedzieć? I myślę, że co, pan Stamirowski, pan Rydz, pan Szymański na ten moment powiedział, że nie będzie zabierał głosu, bo skupia się na pracy, może to i dobrze. No i jeżeli wygramy z tą koroną, to może zrobimy jakiś redrum taki pomeczowy ostatni na koniec sezonu, bo one zawsze były ciekawe, tylko żebyśmy wygrali. No, tego sobie i wam życzę. Mam nadzieję, że taki wynik na koniec sezonu troszkę naleje w te nasze serca pozytywnej energii w serce pana Tomasza Stamirowskiego.
i mam nadzieję, że te wszystkie konflikty wewnętrzne, nawet jeżeli są, a jeżeli ich nie ma, to ich nie będzie, a jeżeli są, to zostaną zażegnane, wszystko po to, żeby ten widzew zaczął funkcjonować. Trzeba wyrzucić za ramię swoje złości, jakieś konflikty i pracować na to, żeby ten zespół się rozwijał w przyszłym sezonie. Także panie i panowie, widzę Fredrum 45, niestety w dwóch częściach. Natomiast myślę, że bardzo fajny, dzięki wam, dzięki nam, ale przede wszystkim dzięki wam, bo frekwencję robicie bardzo fajną. Także kończymy widzę Fredrum 45-46 po koronie, ale tylko wygranej. Dziękuję wam, dobrej nocy, jeżeli możecie, to puśćcie to dalej, żeby było słuch całkiem niezły. Dobrej nocy, trzymajcie się. Cześć, do widzenia.